dobrze. Dzieci już tu widzę, stresują się. A my już się włączymy. Witajcie. Dzień dobry. Jeszcze mamy. Jeszcze mamy 5 minut. A jak tam leci? Stresik jest? Widzę, że jest. Jejku, kochani, nie pytajcie o takie rzeczy, czy mamy pewniaki, czy mamy jakieś, co będzie na maturze. To jest jedna wielka ściema, jak ktoś wam mówi, że ma pewniaki na maturę. Bo procentowo są pewne ustalenia, ile działów mają być procentowo na maturze i procentowo są na to nałożone takie jakby czasowniki, umiejętności. Robi się taką szachownicę, ile procent botaniki, ile zoologii, ile czego i ile procent wyjaśni, ile uzasadni i z tego się konstruuje maturę, więc jak wszystko można powiedzieć? Wszystko może być na maturze, no. Więc jak ktoś wam dawali ściemę u nas pewniaki i wiemy co, to jest po prostu... Ja się śmieję tylko z tego, no ale dobra. O, no. Będzie fotosynteza, o, będzie układ krwionośny. A nie wiadomo, czy będzie. Może oddychanie fotosyntezy w ogóle nie być, a dać mogą, nie wiem, jakiś tam inny proces metaboliczny. Wiemy, że matematyka jutro. W ogóle pozdrawiamy wszystkich, którzy jutro odważyli się zdawać matematykę rozszerzoną, aby wyciąć w pień wszystkich, na przykład, którzy chcą iść do Warszawy i zdają matematykę podstawową, gdzie przelicznik jest 0,7. Ale to trzeba być tak dobrym z matmy, żeby uzyskać 70%. W ogóle pozdrawiamy wszystkich matwizowców. Sam kończyłem matwiz, nie przyznaję się do biolchemu. Biolchem. A, no dobrze, co tutaj? Podlasie ma... Podlasie to w ogóle jest, wiecie, stan umysłu. Pozdrawiamy Podlasie. Nie mam pojęcia, skąd tam w ogóle zawsze te wycieki są. Ale no... Dokładnie. Czy osmoregulacja u ryb chrząstno-szkieletowych jest taka sama jak u kostno? Nie. Tak króciutko mówiąc, Haniu, chrzęstno-szkieletowe, czyli wszystkie rekiny i tak dalej, one mają taką zdolność utrzymywania dużego stężenia, nadnaturalnie dużego mocznika we krwi. Dlatego stają się izoosmotyczne i olewają to, co mają kostno-szkieletowe. Czy kostno-szkieletowe mają, wiecie, czy są w hipoosmotycznym, czy w hiper, olewają to. Po prostu utrzymują podobne izoosmotyczność z otoczeniem, ale coś za coś. Muszą tolerować zwiększone stężenie mocznika we krwi. Dlatego wówczas nie mają problemu ani z jonami, ani z wodą, więc te chrzęstno-szkieletowe tak troszeczkę inaczej się zachowują. No. Tak jest, powodzenia na matmie. Nie dajcie się zagiąć jakimiś tam, wiecie, parametrami i innymi. Na luzie. Od matmy jeszcze nikt nie umarł, a podstawy chyba zdaliście, więc im bardziej na luzaka, tym chyba jakoś tak lepiej wam mózgi wtedy pracują. Piotrek, o układzie dopełniacza to mi się wydaje, że w zasadzie nic nie trzeba wiedzieć, tylko że istnieje. Bo no, nie spytacie, układ dopełniacza ma tyle różnych mechanizmów działania. Takim najbardziej, co mi się podoba, to po prostu robi takie, obudowuje błonę takimi jakby białkami, w środku zostawiając dziurę. Jakbyś taką, nie wiem, o, bańkę robisz i w bańce taki sznureczek, nitkę robisz i przekuwasz ją. I masz tu bańkę, a w środku masz dziurę. Te białka się obudowują w błonę, na razie obok siebie, tak? A potem zmieniają konformację i robią dziurę w środku. I wszystko wypływa. To jest taki najbardziej dla mnie spektakularny, ale to nie jest jedyny mechanizm dopełniacza. Może być opsonizacja, czyli opłaszczanie bakterii białkami. No. Wtedy wiadomo, że takie opłaszczone komórki bakterii, komórki żerne układu odpornościowego muszą zjeść. Tak? Marzena, pierwszy raz słyszę słowo labirytalny narząd u ryb. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Labirynt. Coś z labiryntem było, ale ja nie pamiętam. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest Marzena. Pozdro 600, jak se to znajdziesz, bo... Andrzej Teofil, co musicie wiedzieć o barwnikach? Co musicie wiedzieć z barwników w oczach w trakcie widzenia? Macie wiedzieć przede wszystkim, że w pręcikach, dobrze mówię? W pręcikach. Występuje rodopsyna. Tak, tak, a w czopkach jodopsyna, odmiana. I tyle tak, w zasadzie. I tyle, i że rodopsyna syna pod wpływem światła
rozpada się bardzo szybko na część białkową opsynę i cis-retinen, nie? Mhm. Cis-retinen. A potem te słączone i od... Ale słuchajcie, tego mechanizmu nie trzeba znać tak naprawdę z głowy, na co i tak dalej. To będzie na schemacie. Wy macie tylko wiedzieć, że czopki i pręciki reagują, bo barwniki się rozkładają, koniec, kropka. Rodopsyna na, w pręcikach, ewentualnie jodopsyna w czopkach. I tyle w temacie. Żadnych reakcji cis, trans, retinali, retinoli, transportów, witamin, to po prostu jest kosmos. To nie dla was. Jakie jest znaczenie stałocieplności dla ptaków? Takie samo jak dla ssaków, czyli niezależność metabolizmu od kaprysów przyrody i możliwość zasiedlenia terenów o różnych i zmiennych warunkach klimatycznych dzięki odcięciu się, tak jakby ten metabolizm jest niezależny od tego, co się dzieje na zewnątrz. To jest, pomimo że stałocieplność, to jest, wymaga wielu nakładów i energii i mechanizmów, żeby utrzymać stałą temperaturę. To jest trudne, ale znaczy, opłaca się. Z punktu widzenia ewolucji stałocieplność powstała trochę przypadkowo. Pamiętajcie o tym, jest ona związana z aktywnym ruchem, do którego potrzeba bardzo dużych nakładów energetycznych i bardzo intensywnym metabolizmem, pracą komórkową. I jak wiecie, zawsze są straty energii w postaci ciepła. W związku z tym okazało się, że ten aktywny ruch i wytwarzanie dużych ilości ATP i przy okazji tracenie w tej reakcji sporo energii w postaci ciepła poskutkowało, tak, dało możliwość zasiedlenia nowych warunków środowiska. Co teraz rysujesz? To już tam Guzmanowi, bo już od wczoraj cały czas wkleja to samo pytanie, ale już zrozumiałem teraz, o co mu chodzi. Może dlatego, że jestem bardziej wyspany. Laura jeszcze mówi, jaką ploidalność ma obielmo. Lauro, obielmo jest 1, 2N. 2N, bo jest to pozostałość zarodni, która pozostaje naokoło obielma, a zarodnia jest częścią sporofitu. Czyli bielmo pierwotne 1N, obielmo 2N, bielmo wtórne 3N. Guzman, jeśli masz AA, BB, dlaczego tu są takie same, bo to jest po replikacji i DD, napiszę D, żeby, bo C ma, trudno jest wielkość utrzymać, czy jest duże, czy małe, no to jak masz podwójne crossing over, czyli zaszło ci tu crossing over i tu na przykład, to zobacz, ta pałeczka da ci gametę A, B, D. Ta pałeczka da ci gametę A, B, D. Ale jeśli tu ci zaszło crossing over i tu, to tak naprawdę to się zamieniło i to się zamieniło. Czyli jakie masz gamety? Małe A, duże B i po zamianie małe D, a na drugiej ta tutaj chromatyda da ci, jak się zamieni duże A, to pozostanie i duże D. Tak? Czyli takie gamety są po podwójnym crossing over. Po pojedynczym crossing over, jakbyś miał tu crossing over, to masz wtedy, tu się zamieni, bo było crossing over A, ale tu się nie zamieni i tu się nie zamieni, to na drugiej będzie, Aniu, pilnuj mnie, duże A, bo się zamieni, małe, małe i to jest jedno crossing over. Jedna możliwość. Tak, a to dwa razy. Natomiast jak tu zajdzie crossing over, a nie tu, to wtedy gameta będzie duże A, duże B i po crossing over małe oraz małe A, małe B i po crossing over duże, to też jest gameta jeden raz zaszło crossing over w tym miejscu. Tu jeden raz, w tym miejscu. Tu dwa razy. Dlatego tych gamet będzie najwięcej rodzicielskich, tych gamet będzie najmniej, bo musi i taka niewielka szansa tu, i taka nie tu, a się zdarzenia niezależne mnoży, czyli mały ułamek razy mały ułamek daje bardzo mały ułamek, więc jest bardzo mało, a tych będzie średnio liczne, zależy od odległości genów. Tak jest. I tyle w temacie. Dobra, lecimy dalej. Czy musimy wskazać, w których miejscach zaczyna się następna faza cyklu? Nie tyle wskazać, w których zaczyna się następna, znowu Aniu coś kliknęłaś. Mm-hmm. Nie tyle, w których zaczyna się czy kończy, natomiast wiedzieć, jaki etap to jest ta karboksylacja, czyli co się podczas tego etapu dzieje.
Tak? Czyli, że podczas karboksylacji rubisko dołącza CO2 do RUBP, dając PGA. Następnie podczas redukcji PGA z wykorzystaniem pełnej siły asymilacyjnej daje PGAL. A regeneracja, kiedy z tego PGAL przy użyciu nie siły asymilacyjnej, tylko energii w postaci ATP, bo nie ma tam NADU zredukowanego OP, to jest regeneracja. Czyli w ten sposób to trzeba rozumieć, a nie liniami gdzieś na cyklu rysować, gdzie się zaczyna, a gdzie kończy cokolwiek. Swoją drogą to, co mi się kliknęło, jest dobrym pytaniem. Aczkolwiek jest tutaj totalny miszmasz. Tymek Sadowski. Masz? No, widzę Tymka. Już no. Mi zginął. No. Już mi zginął. No dobra, Tymek pyta, jaka jest różnica między parciem korzeniowym a siłą ssącą? No zasadnicza. Siła ssąca powstaje dzięki transpiracji, to jest siła ssąca liści. Roślina wyparowuje wodę, tak? Roślina wyparowuje wodę, powstaje w roślinie podciśnienie związane z różnicą potencjałów wody i roślina dzięki temu może pobrać wodę z gleby. Ale to tylko wtedy, kiedy jest transpiracja. Natomiast gdy transpiracji nie ma, no to trzeba wymyślić inny mechanizm pobierania wody z gleby. I wtedy roślina aktywnie pobiera jony do komórek korzenia, a za jonami z gleby idzie woda. I to jest parcie korzeniowe. Wtedy w korzeniu tworzy się nadciśnienie, które pcha wodę ku górze. Natomiast płacz drzew i gutacja, czy płacz w ogóle roślin, to jest związane z płacz, z parciem korzeniowym. Nadmierne parcie, a tak. Znikoma transpiracja i to prze, jak strzykawa od dołu, a nie paruje, więc roślina, aby nie zniszczyć wiązek przewodzących, otwiera specjalne hydatody, to się nazywa, i spuszcza to ciśnienie, bo parcie napiera zbyt mocno, żeby nie uszkodzić tkanek drobnych w liściach i po prostu pojawiają się kropelki na brzegach liści. Natomiast jeszcze gutacja, czyli tak zwane, jak to mówicie, płacze roślin, co jest głupim określeniem, jest też charakterystyczna dla roślin stanowisk wilgotnych, bo one jakoś muszą się pozbywać wody, żeby tworzyć niski potencjał w roślinie, żeby ta woda jednakowoż była pobierana przez roślinę z gleby. Tak. Pamiętajcie, proces, parowanie, proces na zasadzie transport jonów, osmoza, ale mechanizm transportu w roślinie, siła ssąca wynikająca z parowania i podciśnienia na górze rośliny, parcie korzeniowe wynikające z napływu biernego wody, który jest konsekwencją aktywnego transportu jonów i dlatego nadciśnienie. Tak, to są mechanizmy, a to są procesy, które powodują te mechanizmy. Next. Boże, jak ja nie umiem obsługiwać maka, już to mówiłam, prawda? Tak. Mhm. Opsonizacja of course? Nie wiem. Nie wiem. Och Boże, Mikczkas, nie będzie interleukin na maturze. Ich jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt i każda robi co innego. No czego ty się chcesz uczyć na drugim roku, w drugim semestrze, przez pół roku na immunologii, jak ty już teraz chcesz poznać funkcję wszystkich interleukin? Cytokinin, interferonu. Interferon jedynie masz znać na maturę. Że jaką, jest. Że jest i jest to substancja, która jest anty, tak jakby wirusowa, zapobiega nam namnażaniu wirusów. Tyle. Natomiast wszystkie pozostałe czynniki, no, no way. Tutaj jest takie pytanie, dlaczego i jak niemieszanie się krwi utlenowanej i odtlenowanej wpływa na utrzymanie stału cieplności? No zasada jest bardzo prosta. Jeżeli krew natleniona i odtleniona się nie mieszają, to wtedy krew natleniona niesie dużo tlenu. Dużo tlenu to dużo substratu do oddychania komórkowego. No a skąd się bierze ciepło w organizmie, tak? No, metabolizm musi być bardzo intensywny, czyli musi być dużo tlenu, żeby zasilić ten metabolizm, tak. Aby utrzymać tę temperaturę. I wtedy powstanie dużo energii, ale przy okazji powstanie energii. Boże, dokonałam okropnej rzeczy. Nie wolno mówić o powstawaniu energii.
niedobra ja, powstaje dużo ATP, a przy okazji, ponieważ wydajność oddychania tlenowego to jest około 40%, nawet niecałe 40%. Mnóstwo idzie tak, w komin. To mnóstwo idzie, po prostu rozprasza się w postaci ciepła. W związku z tym im więcej tlenu transportuje krew, tym bardziej wydajne oddychanie komórkowe, tym więcej uwolni się ciepła. Dobra. Justyna pyta, co powoduje powstawanie impulsu w uchu, ugniatanie rzęsek czy wyginanie błony? Tak naprawdę... Ugniatanie. Ja to zawsze lubię tłumaczyć na podstawie trampoliny i dzieci, którym włosy przykleiliśmy do deski. Przepraszam. Macie trampolinę i macie tutaj małe dzieciaczki, którym włoski super kropelką przykleiliście do deski. To jest ta nakrywkowa błona, a to jest błona podstawna. I teraz... tu dajemy głośnik na imprezie i patrzymy, które dziecko głośniej krzyczy z powodu wyrywania włosów, tak? Generalnie chodzi o to, że basy będą wchodziły w rezonans z tylną częścią tej błony i one będą wtedy tymi komórkami rzęskowymi, rzęsatymi poruszały i one będą wtedy ugniatały te włosy i dlatego to dziecko najgłośniej będzie krzyczało z powodu wyrywania włosów. Więc dlatego ta komórka przekaże impuls do mózgu, że jest pobudzana mechanicznie, mechanoreceptor. Ale jeśli macie bardzo piskliwy głos, wysoki, czyli taką amplitudę drgań, to wówczas ta część błony wchodzi w rezonans, a nie ta, więc wówczas Zosia będzie krzyczała, a nie Krysia, tak? I tak to mniej więcej wygląda. Rezonans tej blaszki, która powoduje poruszanie tymi komórkami, a one są na sztywno do błony nakrywkowej i po prostu poruszają tymi rzęskami tam, gdzie drga błona, która wchodzi w rezonans. I tyle. Jeszcze trzeba pamiętać o tej różnej grubości, no nie? Błony. Tak, a ta blaszka dlatego wchodzi w różny rezonans z różnymi drganiami, bo tu jest bardzo elastyczna i cienka, a im dalej jest gruba i bardziej gruba i sztywna. I tyle. Czysta fizyka. Tak jest. Ale czy taki mechanizm będzie aż tak, to nie mam pojęcia. Jak to jest z mikoryzą, pyta Bartek Omulecki. Czy w przypadku ektotroficznej mówimy o mutualizmie obligatoryjnym, a w przypadku endotroficznej o mutualizmie fakultatywnym? To twoje pytanie. Ja myślę, że po prostu nie ma co rozgraniczać, tak? Bo jedna i druga mikoryza mogą być takie i takie. Natomiast problem polega na tym, że macie... no Michał tutaj pisze na tablicy, ja się przerzucam na tablet. Macie, słuchajcie, dwa sposoby określania tej zależności, którą nazwiemy mutualizmem albo symbiozą. Tradycyjna, tak? Wtedy mówiliśmy symbioza i mówiliśmy mutualizm i protokooperacja. Generalnie symbioza, obydwa muszą mieć korzyść, tak? Tak, symbioza, czyli plus na plus, tak? Natomiast współczesna ekologia ma tak, mutualizm. Zamiast tak jakby symbiozy. I on się dzieli na obligatoryjny. Co dawniej było zwane mutualizmem. I fakultatywny. Co kiedyś było zwane protokooperacją. W związku z tym ja bym unikała określenia mutualizm, bo nie wiemy, w której konwencji używacie tego określenia mutualizm. Tak? Aczkolwiek, czy będziecie korzystali ze systemu tradycyjnego, czy będziecie korzystali z systemu współczesnego, to wasza broszka. Tak? My jako egzaminatorzy, ja jako egzaminator, to moim obowiązkiem jest wiedzieć, że są różne synonimy na nazwanie tego samego. To ja muszę to wiedzieć, a ty dziecko sobie pisz jak chcesz, bylebyś pisał prawdziwie, tak? Uh-huh. Ja nawet, słuchajcie, my nawet egzaminatorzy w ostatnich latach jesteśmy zobowiązani akceptować nazwy angielskie, tak? W związku z tym zamiast hufsobny, polski, piękne słowo, pisane przez CH i U zamknięte, tak? Mam akceptować angielski termin inbred. W związku z tym to jest moja sprawa, czy ja wiem, czy to jest poprawne, czy nie. Tak jest. Odnośnie nyktinastii, z reguły spotyka się, że jest uwarunkowana zmianami dzień i noc. Jak ten ruch odbywa się? Turgorowo się odbywają. Takie ruchy, na bodziec niekierunkowy. Czy mógłby pan wytłumaczyć szybko skracanie się telomerów? Czy mechanizm telomerów...
Pamiętajcie, ale dobra, genetyka jest trudna. Pamiętajcie, jak macie końce nici i tam dalej sobie idzie DNA, to jeśli to jest nić wiodąca, to wy ją po prostu budujecie, pamiętajcie, od 5 do 3, napisz bez problemu. Końce, tu na nici. Tu będzie 3, tu będzie 5, tu będzie 3, tu będzie 5, tak więc jest. Ja drugą nić od 5 do 3 i nie mam problemu. Ale na tej nici, pamiętajcie, potrzebujesz starter i potrzebujesz go cofnąć. Potrzebujesz starter, potrzebujesz cofnąć, bo to jest nić opóźniona. Poczekaj tylko chwilę. Dlaczego tak jest? Dlatego, że to jest właściwość polimeraz. One potrafią dobudowywać nowe nukleotydy tylko do końca 3'. Tylko i wyłącznie. No. Nie potrafią z drugiej strony. Więc teraz zobacz, jeśli tu miałbyś wstawić starter, to go nie wstawisz, bo tu nic nie ma, więc nie dobudujesz. A nawet jeśli już tak abstrakcyjnie tu ci się ten starter idealnie wstawi i dobudujesz tę nić, to ty potem musisz go tak naprawdę wyciąć. I zawsze ta nić będzie krótsza, bo już nie ma gdzie tego startera wstawić, więc przy każdym następnym, jak to rozdzielisz, to zamiast mieć taką nić, to będziesz miał taką. Potem znowu. Czyli te nici opóźnione bardzo często ulegają skróceniu i dlatego potrzebne są te telomery, żeby wydłużać te skracające się końce, żeby nie dochodziło do cięcia już właściwych genów. To tak najprościej jak się da. Telomery tak? To są odcinki niekodujące, tak? Które można powiedzieć, że są takimi odcinkami technicznymi. Tak, jeżeli telomery się skończą, no to wtedy skracamy nić DNA już zawierającą określony materiał genetyczny. O masz, tak? Ala pisze, błona płodowa, która błona powstaje z jakiego listka? Ja z tego co pamiętam, to błony chyba z dwóch listków powstają. A ja w ogóle nic nie pamiętam. Nie? Że kosmówka to była ekto i mezo, owodnia to była mezo. Nie przerażaj Och mnie, Jezu. Daj spokój. Ale to nie jest takie proste z którego listka, bo zarodek konkretnie potem powstaje już organogeneza. Ale te błony, które wypączkowują, ja się podejmuję powiedzieć, nie. Po prostu nie jestem embriologiem i na co dzień tego nie używam. Nie mam pojęcia, ale jestem prawie, że pewien, że błona nie powstaje z jednego listka, tylko tam jest miks. Ale to Ala, nie wiem skąd wytrzasnęłaś takie stresujące pytanie. Tego nie będzie błon płodowych z listków. Dlaczego pepsyna nie ulega denaturacji w niskim pH żołądka? Bo nie wszystkie białka ulegają, kochani, denaturacji. Tak jak już mówiliśmy wczoraj, są białka, które są odporne na niskie pH, są białka, które są odporne na wysokie temperatury, więc po prostu nie ulega strawieniu. Koniec. Dlaczego u krokodyli jest pełna przegroda? Bo są super i sobie już są bardzo do przodu. Bo może być. Bo są bardzo do przodu. Po prostu się tak wykształciło. Ale tam i tak się krew im miesza w związku z tym po wyjściu z serca. Dlaczego ośrodek jest 2N, skoro jest to część gametofitu? Jaki ośrodek? Sporofitu. Dzieci, jeszcze raz. Zalążek, osłonka zalążka. W środku jest, kreskuje, ośrodek. Czyli zarodnia. To jest osłonka zarodni 2N. Ośrodek zarodnia 2N. Zalążek można pisać jako zarodnia. OK. I teraz tu zachodzi mejoza. Tutaj z komórki haploidalnej ci się wytworzył gametofit, więc gametofit jest 1N, a to, co tu pozostało na zewnątrz, stanie się obielmem, czyli pozostałością zarodni. Jak W, jest to 2N, pozostałość zarodni, a zarodnia to sporofit. Więcej nic nie. Natlenowana, utlenowana nie ma znaczenia. Nie możesz tylko mówić utleniona, bo utlenianie by oznaczało, że żelazo jest na trzecim stopniu utlenienia, a nie jest, znaczy może być, ale wtedy jest to methemoglobina nieprzenosząca tlenu. Adam zły, zakuj, co jest, co powstaje z którego zarodka. Po prostu zarodka, listka. Listka zarodkowego, zakuj to. To po prostu trzeba, tak. Znaczy, da się to wyjaśnić, ale... Jak nie masz czasu zakuć, to pamiętaj, że najczęściej pytają o układ nerwowy, czyli ektodermę, a wszystkie tkanki łączne, jak wiesz, co jest tkanką łączną, to mezoderma. I to się zawsze sprawdzało do tej pory. Mięśnie też mezoderma, wszystkie tkanki łączne mezoderma, a na błonki wszystkie listki zarodkowe.
Na przykład na błonek wyściełający środkową część jelita to będzie endoderma. Na skórek? Na błonek okrywający ciało ektoderma. Natomiast na błonki wyściełające narządy wewnętrzne no to będą mezodermalne. Tak? Tak. Niezależnie od 24 godziny rytmu ziemskiego umieści się roślinę w stałej ciemności. Może co wy wymyślacie? Jezu, Wiktoria, skąd takie pytania? Jakie cykle 23 godziny? Skąd czytają tak te Wille, Campbelle i takie pierdoły? Wille i Campbell są pomiędzy już studiami a maturą. Przecież... Aczkolwiek, poczekaj, Campbell i jego problemy... Są na maturze, są wyjęte i opisane. Jeśli ktoś cię pyta o 23-godzinny cykl jakiejś rośliny w ciemności, to musi być napisane, dlaczego tak jest. Zobacz, znowu wracamy do tego, dlaczego te mutacje w komórkach somatycznych u roślin okrytonasiennych, tam pamiętasz? Bo nikt tego nie rozumie i nikt nie umie tego wyjaśnić, dlatego non-stop to wraca jak bumerang po prostu. Dlaczego w tych somatycznych? To jest bardzo dziwne zadanie. Nawet nie wiem, skąd było to zadanie. I tak namieszało w głowach... Z matury próbnej zeszłego roku. Tak namieszało w głowach, w tych komórkach somatycznych, bo to jest bardzo dziwne, bo tam... Na którymś wielowieczorku to chyba wyjaśnialiśmy już. Tak. Kurde. Chodzi o to, że... Bo tam nie widzę dokładnie... Komórki somatyczne, zachodzące w nich mutacje i dlaczego one w tych komórkach somatycznych, zachodzące te mutacje, w czasie rozmnażania generatywnego są przekazywane następnym pokoleniom. I tam było tak, że komórki somatyczne to mogą być albo komórki gametofitu, albo sporofitu, no nie? No. No. No, gametofit produkuje gamety. Mitozą. Mitoza. No, no i to... przekazuje, tak, no. Więc jeśli zaszła mutacja w mejozie produkująca zarodnik, to każda komórka gametofitu, somatyczna gametofitu jest z tą mutacją i każda gameta będzie miała tę mutację, więc wszystkie kolejne będą miały sporofity mutacje, więc mutacja następująca w zarodniku jednego sporofitu będzie przekazana, ale to jest... To było dziwne zadanie, bo tu się wplatało dodatkowe pokolenie pomiędzy. Dlaczego transkrypcja zachodzi w kierunku 3 do 5 na nici matrycowej, a translacja w kierunku 5 do 3 na mRNA? Matko i córko, bo raz, synteza kwasów nukleinowych jest katalizowana przez polimerazy, które mają taki oto flow, że tylko do końca 3' dobudowują nowe nukleotydy. Bo nukleotyd nie jest symetryczny i pasuje jako substrat tylko w jedną stronę. Więc jeśli masz tutaj fragment DNA, to jest twoja matryca do budowy. Ale nie to jest pytanie. Nie jest takie pytanie. Ja najpierw chcę powiedzieć, dlaczego tak polimeraza działa. Tylko w tym kierunku. Oczywiście mylicie się, bo mówicie, polimeraza działa od 5 do 3, więc zaraz mi pokażecie od 5 do 3. Nie czyta od 5 do 3, tylko buduje od 5 do 3, czyli w tę stronę buduje, w tę nie. Jeśli ty masz transkrypcję, tak? Masz tutaj sobie te widełki i tutaj masz koniec 5', o tam jest koniec 5', a tam jest koniec 3', to tu powstaje ci mRNA. Które tu ma koniec 3, a tu ma koniec 5. Zatem znowu polimeraza buduje od 5 do 3, czyli tu buduje mRNA, a tu jest koniec mRNA. Więc tu są pierwsze nukleotydy od końca 5, a tam będą ostatnie. Dlatego rybosom przyłącza się do końca 5 i czyta od 5 do 3. No to trzeba sobie w główce poukładać, to są dwie zależności, jak buduje polimeraza i jak potem te nukleotydy muszą być w dobrej kolejności odczytane, tak? Mieliście w ogóle genetykę w szkole? Bo mam czasami wrażenie po tych pytaniach, że wy w ogóle jakoś tak macie taką lukę straszliwą. Polarność po prostu nici leży i kwiczy. Tak, dać wam końce 5-3', a kodon, antykodon, tam był jeden takie Rubaczki, nasze spotkanie na YouTubie. Ja przepraszam, na YouTubie jest genetyka tak, nasza. Na było YouTubie wyjaśnione. Był wielowieczorek z genetyki. Weźcie to sobie jeszcze obejrzyjcie, tak. Bo tam jest wszystko ładnie wyjaśnione, jak to działa. Po co i w jaki sposób rośliny zużywają azot? Misie puszyste. A do czego potrzebny jest azot? Do budowy aminokwasów. Tak. A aminokwasy budują białka. Do czego potrzebny jest azot? Do budowy chlorofilu.
A do czego jest chlorofil? Do tego, żeby zachodziła fotosynteza. Białka to też enzymy, które katalizują wszystkie reakcje. No to tak jak każdy organizm żywy, jedyny wyjątek to jest synteza chlorofilu. Bo u zwierząt tego patrzcie, nie ma. Im więcej przyswajalnej formy azotu, tym więcej białek, czyli enzymów fotosyntezy, czyli lepsza fotosynteza. Im lepsza, więcej przyswajalnej formy azotu, tym więcej chlorofilu, bo chlorofil ma porfirynowy układ z azotem. Więcej chlorofilu, tym lepsza fotosynteza. Którą ścieżką nie pójdziecie, jest ok, bo i tu jest azot, i tu jest azot. Chlorofil nie jest białkiem. Ale nie piszcie gołego słowa azot, bo azot nigdy, to jest pierwiastek. Nigdy. Przyswajalna czy nieprzyswajalna? Jeśli macie N2, to macie przyswajanie azotu przez bakterie brodawkowe do postaci NH4+. I to już jest przyswajalna forma azotu. Możecie mieć kolejne etapy nitryfikacji, czyli bakterii przeprowadzających chemosyntezę, które znowu dają przyswajalną formę azotu. Ale nie piszcie azot, bo i to jest azot, i tu jest azot, i tu jest azot, i tu jest azot, i tu. Azot nie istnieje dla was na maturze w formie gołej i wesołej. Jaki azot? Przyswajalna forma już jest bezpieczna. Azot przyswajalny dla roślin. Tak. Azot w formie cząsteczkowej przyswajają tylko mikroorganizmy. Koniec. A enzym nitrogenaza. Proszę państwa, jeszcze jedno. Nigdy nie kończcie swojego wywodu na haśle pod tytułem białka. Jak antybiotyk, który hamuje działanie rybosomu, wpływa na rozmnażanie bakterii? No i piszecie, zablokowany rybosom, nie powstaje białko, kropka. A jaki związek ma białko z rozmnażaniem bakterii? No to napiszcie, że jest białko budulcowe, no nie? Enzymy potrzebne do podziału. Tak, nigdy nie kończcie na białkach. Tak. Białka to jest tak olbrzymia grupa. Jakiekolwiek wyjaśnię, jak tylko skończycie na białku, to jest i tak zero. To jest tak olbrzymia grupa różnorodna, że po prostu... Enzym, regulacja, budulec, jakie białko? No, usiądź. Usiądź. Tutaj Kuba pisze, że nie zaliczano mu, dlaczego w suberyna funkcja korka w kluczu nie uznawano odnoszących się do adkrustacji suberyną. Kubuś, zgodzę się, że korek ma suberynę, ale suberyna izoluje, tak? Ale co? O nie, co suberyna, odnoszono się do adkrustacji. Popatrz, Kuba, korek to jest tkanka okrywająca, czyli ma pełnić izolację. Ja to wyświetlę, żeby wszyscy widzieli, tak. Bo ja tam zdawkowo tak. Czyli ma pełnić izolację, ale korek też jest zlignifikowany. I nie zaliczali ligniny, tylko suberynę. Bo gdybyś mówił o lignifikacji, to byś mówił o wzmocnieniu, czyli musiałbyś zaliczyć korek do jakiej tkanki? Wzmacniającej. A on jest okrywającą. Tam lignifikacja nastąpiła po to, żeby uśmiercić komórkę, żeby lepiej izolował jak termos i był pusty. Ale to, że się przy okazji korek wzmocnił, ale to nie była główna idea tego. Dlatego suberyna pełni główną funkcję izolującą, bo jest to tkanka okrywająca. Chciałam powiedzieć, że w czasie fotooddychania nie jest niszczone rubisko. Nie. Nie. Ono po prostu działa wiążąc tlen. RUBP. Zamiast dwutlenku węgla, tak? RUBP. Substrat jest zużywany, ale może być odtworzony. Ale enzym działa. To jest jego dwoistość. Albo przyłącza dwutlenek węgla. Czyli jest albo karboksylazą. Albo przyłącza tlen jako oksygenaza. Oksygenaza. Stąd nazwa. Rybulozo bisfosforanowa karboksylazo oksygenaza. W fotosyntezie ta literka działa, czyli RUBP przyłącza dwutlenek węgla. Ale w fotooddychaniu ta literka działa i przyłącza tlen, psując RUBP. Ja wiem, taka zaleciałość tego enzymu z prehistorii, nie. Ale roślina se z tym poradziła. Bo jak powstaje ten glikolan toksyczny, jakieś tam glioksalany i inne w peroksysomach cudawianki, to roślina sobie to przy udziale mitochondriów, peroksysomów zwróci z powrotem do RUBP. Co najwyżej straci troszeczkę ATP. Who cares? Na świetle mam za free w chloroplaście ATP i w komórce, więc generalnie nic się nie stało, jak po meczu Polski, tak? Polacy, nic się nie stało. Ale mamy tutaj szlak syntezy w fotooddychaniu bodajże 2 czy 3 aminokwasów. Więc mam już 2 z 20, 10% aminokwasów mogę dzięki temu produkować. To czy fotooddychanie jest takie złe? Straciłem trochę ATP, które mam za darmo, a mam 10% aminokwasów mogę budować. Dobrze, zmieniamy temat.
Ja będę wyświetlać te pytania, bo one nam przeskakują i my je gubimy. Dlaczego zawartość glikogenu we włóknach czerwonych jest mała, a we włóknach białych duża? Da się to logicznie wytłumaczyć, czy trzeba wykuć? Inaczej, posłuchaj, włókna czerwone pracują tlenowo, zatem wytworzą ci więcej ATP, więc nie trzeba tyle glikogenu. Włókna białe pracują tylko na glikolizie w zasadzie, a żeby zasilić glikolizę, to nie możesz jej tłuszczem zasilić, tylko cukrem. Dlatego muszą mieć większą ilość cukru, bo te czerwone mogą sobie lecieć też na tłuszczu troszeczkę, bo mają warunki tlenowe. Tak chyba najłatwiej to zapamiętać. Natomiast nikt nie powinien was z głowy po prostu pytać o cechy różnych rodzajów włókien i ich metabolizmu. O matko, dlaczego piramida biomasy w ekosystemie morskim jest... Wiecie co? Wydaje mi się, panie Arecki, że to jest w ogóle pytanie na olimpiadę już teraz, a nie na maturę. Jest takie przykładowe w podręczniku. Dobrze, tak? Wyobraź sobie, że masz 5 zooplanktonu. Te 5 zooplanktonu, aby przeżyć, musi zjeść każdy z nich 2 fitoplanktony. A mamy ich 11. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fitoplanktony. Tak. I w ciągu doby te 5, aby żyć, czyli aby ta energia przepływała przez ekosystem, zeżre ci o te. Więc zobacz, w jeziorze, jak zarzucisz taką tą siatkę planktonową, żeby zbadać, to masz tyle biomasy zooplanktonu, a średnio tyle biomasy fitoplanktonu, więc ci wychodzi taka piramida. Jak to mawiacie WTF, no jak to jest możliwe? Tak to jest możliwe, że te glony mają tak potężną zdolność rozrodu, że jak w ciągu doby te wyżrą 10, to ten w ciągu doby odtworzy 11. Ma tak potężny transfer energii poprzez rozrodczość. Czyli piramida energii nie jest zaburzona, bo przepływa dużo energii przez ten poziom, ale fizycznie jak zbadasz tu i teraz, a nie spojrzysz na ten proces w czasie, jak to się zmienia, to ci wyjdzie, że taka biomasa utrzymuje taką biomasę. Bo ona jest po prostu zżerana tak szybko, ale też się odtwarza dość szybko. I to jest to wyjaśnienie takie nietypowe. Nie wiem, po co w ogóle o tym mówią, jak ludzie nie rozumieją oddychania tlenowego i procesów, które są potrzebne do leczenia ludzi, jak działa układ krwionośny, to uczą jakiejś rozrodczości glonów w morzach. Bo to jest taki ciekawy przykład. Panie G, o grupie para, mono i polifiletycznej było wczoraj. Tak, tak. Nie będziemy do tego wracać. Zostało dzień i parę godzin do matury już. Jaka jest funkcja jelita ślepego? A jest? Jakie znaczenie ma dobrze rozwinięte jelito ślepe? Jelito ślepe jest miejscem, gdzie sobie siedzą rozmaite mikroorganizmy, które trawią, tak? Pokarm roślinny, którego nie strawił roślinożerca. Oczywiście chodzi tutaj nie o przeżuwaczy, nie o krowę, owce, które mają wielokomorowy żołądek, tylko o takiego roślinożerca jak na przykład koń. I okazuje się, że ten uchyłek jelita grubego, jakim jest jelito ślepe, czyli uwaga, kąknica, nie musicie pamiętać tej nazwy, daje szansę przyswajania jeszcze produktów trawienia tych trudno strawialnych. Tak. Celulozy, no po prostu. Tak. Słuchajcie, to jest tak, że nie każdy roślinożerca, on ma wiele żołądków. Moja świnka morska żre rośliny i wcale nie ma wielu żołądków, tylko jeden. Po prostu gryzonie, zajęczaki czy jakieś inne konie i tak dalej. To nie jest tak, to tylko u tych przeżuwaczy tak zwanych jest tam wiele żołądków. Także każdy ma swoje dostosowanie. Dlaczego mioglobina może magazynować tlen? Mioglobina składa się z jednego łańcucha, nie z czterech jak hemoglobina, ale ma normalnie hem i dlatego może magazynować tlen, bo ma hem tak jak hemoglobina. Z czego wynika stosunkowo duży przepływ krwi w istocie szarej mózgu? Jeszcze raz, bo nie słucham. Z czego wynika stosunkowo duży przepływ krwi w istocie szarej mózgu? Tam Jezu, nie ma naczyń krwionośnych. Jak krew dotknie mózgu, to mózg obumiera, to się udar nazywa. No. Krew tylko w tych. Krew pływa w błonach, tych oponach mózgowych i one wchodzą pomiędzy bruzdy istoty szarej. Ale stwierdzenie przepływ krwi przez
Mózg w ogóle nie jest ukrwiony. O Boże. W ogóle naczynia krwionośne nie wchodzą między komórki mózgu. Tylko i wyłącznie opona, która przylega do powierzchni mózgu, szczelnie wypełnia wszystkie bruzdy mózgu, tak? Opona miękka i nad nią leżąca opona pajęcza, pomiędzy nimi, tak? Znajdują się naczynia krwionośne. I tylko tyle. Marcin pisze, czy jest jakaś różnica między zmiennością genetyczną a rekombinacją genetyczną? Tak naprawdę, Marcin, rekombinacja to jest proces, który zachodzi i prowadzi do zmienności. Zmienność jest tak jakby efektem działania procesu. Działa mutacja, wprowadza zmienność genetyczną mutacyjną. Działa rekombinacja, wprowadza zmienność genetyczną rekombinacyjną, ale rekombinacją jest crossing over, ale zmiennością nie jest crossing over, tylko zmienność wynika z crossing over. Dobra. Ja piszę, żeby ktoś nie miał problemów. Czy odpowiedzi humoralne, komórkowe trzeba znać cały przebieg, czy główne schematy? Humoralnie, komórkowo. No, trzeba po prostu wiedzieć, które limfocyty działają humoralnie, które komórkowo. Oraz na czym polega ta cała ta odporność. Natomiast, czy ja wiem, ja zawsze tłumaczę na zajęciach, tak, jak działa ta pierwotna, wtórna, jak komórki pamięci powstają, ale nigdy aż tak z głowy nie pytali o coś takiego. Proszę Państwa, wróćmy jeszcze do schematu, który pracowicie w tym czasie, kiedy Pan Michał tutaj mówił, wyrysowałam. Źródła zmienności organizmów żywych są dwa, jest zmienność środowiskowa i zmienność genetyczna. Środowiskowa jest niedziedziczna, bo wynika z działania na fenotyp warunków środowiska, tak? Nie zapominajka na glebie kwasowej jest różowa, a na glebie obojętnej zasadowej jest niebieska. Zmienność genetyczna może być albo wynikiem mutacji, albo wynikiem rekombinacji. I tak jak Pan Michał powiedział, tak, zmienność, słuchajcie, rekombinacyjna ma trzy aspekty. Mamy crossing over, losową segregację chromosomów w mejozie i losowe łączenie się gamet, czyli losowe zapłodnienie. I tutaj na marginesie zwracam Waszą uwagę, jeżeli pada pytanie, jaką rolę spełnia mejoza, to nie możecie powiedzieć, że ona daje zmienność genetyczną, kropka. Mejoza daje zmienność rekombinacyjną tylko i wyłącznie, bo jeżeli mejoza zachodzi prawidłowo, to nie ma zmienności mutacyjnej. Mhm. Jasne? A nie będzie czegoś takiego, jak z głowy powiedzieć, które wydalają mocznik, kwas moczowy, a po prostu to trzeba odnieść do środowiska, w którym żyje dany organizm i wówczas czy prowadzi oszczędną gospodarkę wodną, czy nie. Stadi, no kiedy w krzyżówkach trzeba określić prawdopodobieństwo, brać pod uwagę całe potomstwo, kiedy samice, no to wynika z polecenia. Jak ile procent samic jest chorych, no to bierzesz samicę. No, jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia chorej córki? Albo jakie jest prawdopodobieństwo, że córka będzie chora? Chorej córki, to znaczy jakie jest prawdopodobieństwo ze wszystkich, że będzie chora córka? Ale... Jeżeli masz problem, no to piszesz jedna połowa córek, jedna czwarta potomstwa. A tak? To dobry patent. Jak nie wiesz, co napisać, to napisz, że 25% tego potomstwa jest chorych, czyli 50% córek. Wtedy piszesz prawdę, czyli tak. Nie popełniasz błędu, a jest odpowiedź zawarta. To dobry patent jest. Jak nie rozumiesz, tylko musisz być pewność, że piszesz prawdę. Jak się kropniesz, no to wyzerują. Brawo ja. No, no. Jaka jest funkcja troponiny i tropomiozyny podczas spoczynku mięśnia? No to tak samo, jaka jest moja funkcja mojego samochodu teraz, który stoi na parkingu przed szkołą? No jest. On czeka, aż pojadę do domu. Troponina, tropomiozyna czeka, aż nastąpi skurcz. No nie ma funkcji, jak nie ma skurczu. Jak jest relaks, to jaka jest funkcja białek, które nie pracują w komórce? No czekają, aż zaczną pracować, tak? Czekają na sygnał, tak. Żeby nie, się nie ma. A potem nie ma tu jakiejś takiej funkcji. Po prostu one podczas pracy tylko mają funkcję. Czy może być więcej niż jedna zmienna niezależna? Oczywiście, że tak. Na przykład wpływ natężenia światła i stężenia dwutlenku węgla na intensywność fotosyntezy rzeżuchy. Masz dwie, dwutlenek węgla? Pozdrawiam, Ole, przepraszam. Ja jeszcze cały czas się tłumaczę, ja po prostu nie czuję maka, tak? Dla mnie... Musimy kupić coś starszego, czy tu jakiegoś
Rzęchasz. Idź. Bez tak zwanego gładzika, bo ja go kompletnie nie ogarniam. Z jakiej części kwiatu powstaje owoc? Stasiek, powstaje z zalążni, sporadycznie z rozrośnięcia dna kwiatowego. Ale jak masz pytanie, z jakiej części, to po prostu z zalążni. Koniec, kropka. Ola Boguska, pozdrawiamy Olę Boguską. Kiedy napisanie onoglotycie zamiast zasadzie azotowej jest błędem? Ola! Znaczy generalnie to jest tak, że kwasy nukleinowe teoretycznie zbudowane są z nukleotydów, tak? Praktycznie też. Praktycznie. To prawda, praktycznie też są zbudowane z nukleotydów. Nukleotydy różnią się tylko zasadami azotowymi, tak? W związku z tym, jeżeli powiesz, że w wyniku mutacji zasada azotowa X jest zamieniana na zasadę azotową Y, no to generalnie masz też zamianę nukleotydu, jeżeli tylko zasady azotowe różnią te nukleotydy, tak? Natomiast, no oczywiście, jeżeli piszesz, nie wiem, że jakiś łańcuch, tak, nie wiem, nastąpiła mutacja, nastąpiła delecja i napiszesz, że wypadły trzy zasady azotowe, no to to jest błąd, bo wypadły trzy nukleotydy. To dla ciebie pytanie. A jakie? Czy wyświetlę, bo umiem. Nie umiem. Kolorowy kwiat jest niepoprawny. Kolorowy okwiat. Albo w przypadku, generalnie będą was pytali głównie o rośliny okryto-nasienne, jeżeli już, to może być kolorowe płatki korony. Zresztą, moi drodzy, a nie możecie zamiast kolorowy kwiat, kolorowy okwiat napisać po prostu kolorowe płatki? To będzie wtedy i korony, i okwiatu. Poza tym pamiętajcie, że elementy wabiące w kwiecie to nie tylko okwiat, tak, który spełnia funkcję powabni, ale może być jeszcze parę innych elementów kwiatu, ale czy kwiat, czy okwiat, no to już wynika, o jakich roślinach wam każą napisać, tak? Tylko pamiętajcie, nigdy nie piszcie kwiatek, tak, myśląc o całej roślinie. Ja wiem, że mogę powiedzieć, że na moim oknie, tak, w domu, stoją kwiaty. Nie stoją kwiaty, stoją rośliny. Ale tam stoją rośliny, aczkolwiek one kwitną, to są same storczyki. Szymonko, to ja muszę. Słyszałem, że studiował pan organistykę. Ja jestem zainteresowany. Napisz na priv albo na naszego maila. Chętnie opowiem na papieskim wydziale teologicznym. Tak. Umiem grać na organach i dyrygować chórem. Mhm. Jaki jest mechanizm burzenia puli? Czemu rośliny C4 mają rozdzielenie przestrzenne podczas fotosyntezy? Bo mają taki pomysł. O, słuchajcie, to jest dobre pytanie, tylko no, trzeba tu omówić po prostu C3, C4. Przecież jest film z fizjologii roślin, tam jest wszystko omówione. Weźcie tam, patrzcie też na te filmy. Czasami mam wrażenie, że wbijacie tak znienacka i C3, C4. Zapytajmy. Słuchajcie, jest dzień do matury. Tam wszystkie godziny filmów macie za free na te... Weźcie fizjologię. Nie zachęcamy, żebyście teraz zarwali noc, tak, i oglądali wszystkie nasze filmy. Ale to trzeba tak zrozumieć budowę tego liścia, dlaczego on podaje. Tak. Co on robi, po co tego cyklu używa? No to jest tak wiele czynników, żeby to wyjaśnić. To nie jest jedna krótka odpowiedź, moi drodzy. Poza tym pamiętajcie, proszę, że są różne rozwiązania. Fotosynteza jest doskonałym procesem, który da się rozmaicie modyfikować w zależności od warunków środowiska. To, że wy się uczycie trzech typów fotosyntezy w szkole, to nie znaczy, że jest więcej typów fotosyntezy, tak? Bo są. To znaczy, że nie ma więcej typów fotosyntezy, bo są. Natomiast błagam, po prostu nie zadawajcie pytań, dlaczego coś jest takie, a nie inne. Jak jest, to znaczy, że się sprawdza. Tak? Jak nie ma, to znaczy, że się nie sprawdzało. Koniec, kropka. No. Małgosia pyta, czy mam jakieś porady co do pisania odpowiedzi zadań otwartych. Mamy cały kursik o tym w sklepie. Jak starczy ci jeszcze czasu, to zapraszamy. Tam Ania tłumaczy przez 5 godzin, jak pisać, uzasadnij, wyjaśnij te wszystkie czasowniki, bo
To jest trzeba mieć. Na pewno jedyne, co mogę wam podpowiedzieć, nie piszcie zdań wielokrotnie złożonych. Piszcie krótkie zdania, równoważniki zdań. Piszcie po prostu. A wymyślmy sobie jakieś polecenie. Szybciutko, Michał. Nie wiem. Ach, tu jeszcze Grzesiek, czy pyta, aktywację enzymu, łączenie hormonu białkowego z receptorem trzeba się odnieść do białka G. Ręka do góry, kto wie, co to jest białko G w błonie i jak działa ten receptor i cyklaza adenylo. Nie trzeba. Chyba, że będzie ci jak krowie na rowie narysowane takie coś na jakimś schemacie i spytają przy udziale jakiego białka następuje transdukcja sygnału. Ale to jest cytofizjologia, to już studia, to jest przekazywanie sygnału. Nie trzeba. Jakieś polecenie. Ale co, że jakiś wyjaśni? Czy... No niech będzie. A nie wiem, co chcesz. No to te góry i EPO, no najprostszy przykład. Dobra. Wyjaśnij. To ja odpowiadam dalej, bo pani Ania lubi pisać dużo, a tu z 5 minut minie, zanim napiszę. Jak trening w górach zwiększa wydolność sportowca? Proszę Państwa, no zacznijmy od tego, że jesteśmy w górach. Co dalej piszemy? Niskie ciśnienie parcjalne O2. Wróć, nie tak miało być. Gdzie masz matkę? Dobra, już, daj spokój, nie chcę twojej już matki. Tak? Tutaj padło takie pytanie, nie wiem, trochę niejaka Julka pisze, że wszystkie pytania, na które tak reagujecie, pochodzą z neuronu pozdro. Nie wiem, czy to jest pocisk do nas, czy to jest pocisk do kogoś, kto tam pisze. Nie wiem, kto reaguje na co i kim jest Julka. Natomiast po pierwsze, neuron nie jest standaryzowany, to raz powiem. Dwa, bardzo szanujemy neuron. Wszystkie zadania z całym szacunkiem do was, wy tak mówicie, że wyłuskujecie jakiś fragment zadania, a tak naprawdę w neuronie jest tak wszystko pięknie napisane, że te zadania są naprawdę super. Tak. I generalnie wyciągnięcie czegoś i zadanie nam pytania, w jaki sposób działa jakieś białko, a my mówimy, że tego nie będzie, a wy mówicie, haha, to było w neuronie, ale podaj całe zadanie. To ja się powiem, a rzeczywiście było to opisane. Także wiecie, nie wiem, czy ja to dobrze interpretuję, ale... Ręka mi odpada. Bo po co tyle piszesz? Bo lubię, sam powiedziałeś. Nie wiem, co chcesz wyjaśnić im, ale okej. Dobra, proszę Państwa, co ja proponuję zamiast pisać pełnymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami? Piszcie na przykład takie hasła, które ustawione w odpowiedniej kolejności, tak, dadzą Wam odpowiedni ciąg przyczynowo-skutkowy. Jeżeli boicie się zapisać to tak, jak ja zapisałam, to możecie pisać krótkie równoważniki zdań, tak? Trening w górach, kropka. W górach panuje niskie ciśnienie parcjalne tlenu, tak? Rośnie synteza erytropoetyny, która pobudza erytropoezę. We krwi więcej erytrocytów, kropka. Erytrocyty przenoszą więcej tlenu. Większa ilość ATP, tak, w oddychaniu komórkowym, co powoduje większą wydolność sportowców. Koniec. A wy lubicie takie długie ciągi pisać. Bo piszecie tak, trening w górach powoduje, że poprzez niskie ciśnienie parcjalne tlenu nerki człowieka syntezują duże ilości erytropoetyny. Która jest hormonem białkowym i trafia do krwi, a następnie w ogóle jakieś takie historie niesamowite, krótko i na temat. Dlaczego nie macie pisać zdań wielokrotnie złożonych? Bo przepraszam bardzo, z całym szacunkiem, nie jest to
wasza wina, ale nie umiecie się posługiwać językiem ojczystym i gubicie w takich zdaniach podmiot. I tak. Ni cholery nie wiadomo, o co chodzi. Tak, słuchajcie, to jest taki, wy pisząc to, wiecie, co chcecie napisać, ale potem piszecie na przykład, że limfocyty B po aktywacji produkują dużo przeciwciał, które krążą po naszym organizmie, a następnie, nie wiem, niszczą jakiś patogen. I ja sobie teraz zadaję pytanie, kurde, mam dwa podmioty, limfocyty i przeciwciała. Mam dwa rzeczowniki, a piszecie, które niszczą patogeny. I ja teraz nie wiem, czy piszesz limfocyty, które niszczą, czy limfocyty, które produkują przeciwciała, które i już przestaje wiedzieć, co tak naprawdę niszczy. Tak. A jak napiszesz, limfocyty produkują przeciwciała, kropka. Przeciwciała niszczą patogen, kropka. To nie jest ułomność stylistyczna, to jest zajebistość biologiczna, bo ty wtedy po prostu piszesz konkretnie, ja wiem, o czym ty piszesz i nie dajesz mi możliwości interpretacji różnej, tylko tak, taką, tak, jaką ty chcesz w tym zadaniu. Wycieraj tę tablicę, wycieraj. Ręka już mi boli. A mnie to nie, jak tyle się napisało. No. Erytropoetyna nie zwiększa szybkości ani wydajności, tak jakby wymiany, zależy gdzie w tkanach, zwiększa ilość erytrocytów, czyli przenoszenia tlenu we krwi, tak? A im więcej tlenu we krwinek, w tych krwinkach, tym też lepsza wymiana w tkankach i w płucach. Większa intensywność oddychania tlenowego, więcej ATP, wydajniejsza praca mięśni. Tak, tak. No Krzysiek, chyba znowu pytasz o to pytanie, albo mi przeskakuje o to białko G. Oczywiście jak jest to na schemacie opisane w tekście i podaj, wyjaśnij na podstawie schematu i tam jest to białko, no to się do niego odnosisz, ale z głowy nikt cię o to nie zapyta, o białko G. Dobra. Co dalej? Dlaczego synapsa elektryczna może przewodzić impuls w obie strony? To też mówiliśmy na nerwowym biolowieczorku, bo synapsa elektryczna polega tutaj na tych koneksonach, koneksynach, tych połączeniach typu nexus, czyli sód, który napływa i powoduje depolaryzację, może dyfundować i w tę stronę, ale może dyfundować i w tę stronę, więc te impulsy mogą biegać w dwie strony, a w chemicznej tylko jedna komórka wytwarza i wydziela neuroprzekaźnik, a tylko druga ma receptory, dlatego są jednokierunkowe. A tu jest dyfuzja jonów pomiędzy cytozolami. Bo więc koneksony to są takie, zobaczcie, takie dwa kanały, tak? W uproszczeniu kanały, tak? Które w jednej komórce i w drugiej komórce łączą się dziurka w dziurkę. I po prostu macie, tak jak plazmodesma, przepływa cytozol, tak, i te jony mogą pływać dowolnie, dlatego działa to w dwie strony. Działki kielicha nie ma w dwuliściennych, a nie no, są, u jednoliściennych nie jest okwiat nie zróżnicowany. Działki kielicha? Korona i kielich. Tylko dwuliściennych. Mhm. Nie działki, haha. Dobra. Odkąd uczę biologii, zawsze uczniów bawią działki kielicha i już. I różne inne dziwne rzeczy. Też bawią. Tak. Czy ilość działek kielicha równa się ilość płatków korony? Trudno jest powiedzieć. Zwykle tak, w takich typowych kwiatach o symetrii promienistej, ale oczywiście w przyrodzie bardzo często są wyjątki. Na poziomie naturalnym. No. Tak. Nie wiem, czy nie może być tak, że na przykład masz 5 działek, ale płatków masz 10, tak jakby, ale nie wiem. Może być. Pewnie może. Ale krotność jest ta sama, tak? Może być tak, że na przykład, nie wiem, korona się zrasta w trąbkę, rurkę, tak? Albo kielich się zrasta. Ja myślę, że raczej na maturze będą kwiaty typowe, tak? Gdzie jedno i drugie będzie się zgadzać. Tak. Paweł coś tu komuś odpisuje, jakiejś serotoninie, że unieszkodliwia. Opłaszczanie niekoniecznie zabija. Może spowodować, że patogen dalej żyje, ale nie może zainfekować komórki, jest nieaktywny, więc łatwiej rozpoznają go komórki żerne, układu odpornościowego. Więc tutaj się zgodzę z Pawłem, że raczej oblepiają, uniemożliwiając mu działanie, a nie zabijając, tak, czy niszcząc. Tak samo przeciwciała nie zabijają antygenu. Kto zapylał kwiaty, jak nie było pszczół? Mendel, bo on chodził z pędzelkiem i przenosił pyłek z jednej rośliny na drugą. Myślę, że to ewolucja była koewolucja. To jest takie ładne też stwierdzenie, kiedy dwa gatunki ze sobą ewoluują, bo żyją w symbiozie.
Zuzia Pinkowska, jak mam polecenie uzasadnij, a napiszę tak dużo, jak przy poleceniu wyjaśni, to zostanie zaliczone, tak zostanie. Tylko nie ma sensu takich rzeczy robić, dlatego że uzasadnij, tak? Pytanie, tak? Określ, czy lubisz pana Michała. Odpowiedź uzasadnij. Tak. I odpowiedź uzasadniam. Bo jest fajny. Kropka. Argument. Argument. Natomiast wyjaśnij, czy lubisz pana Michała. No i wtedy się muszę rozpisać, dlaczego ja go lubię, jaki jest mechanizm tego, że ja go lubię. Słuchajcie, tu jest taka sytuacja, że... I jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Postawiłeś stołek mi na stopie. Jeszcze jedną rzecz wam powiem. Mianowicie, słuchajcie, nie opłaca się pisać więcej, niż od was wymagają, bo jeżeli zrobicie błąd w tej części, której od was nie wymagają, to i tak wyzerują wam całą odpowiedź. Zgadza się. Generalnie podsumowując na dobę przed maturą, jak masz uzasadni, to masz podać coś z zadania, po czym wiesz, że to, co napisałaś, to napisałaś dobrze. I nigdy nie jest to definicja. Tak, i nie definicja. Na przykład macie białko i macie białko złożone z dwóch polipeptydów. I czy to jest białko czwartorzędowej uzasadni, to masz napisać tak, ponieważ składa się z dwóch, bo jak napiszesz więcej niż z jednego polipeptydu, co jest prawdą, to jest definicja. Bo jakby było z trzech, z czterech, z pięciu, to twoja definicja się zgadza. A po czym ty wiesz, że jest czwartorzędowy? Bo widzę dwa i to jest mój argument, po którym ja wiem, że jest czwartorzędowe. I czasami te zadania wyglądają tak, że wręcz trzeba praktycznie definicją uzasadniać. Ja zawsze wtedy mówię, na przykład, dlaczego coś jest żywicielem ostatecznym, odpowiedź uzasadni. No i w zadaniu widać, że pasożyt rozmnaża się tam płciowo i definicja jest, że tym żywicielem ostatecznym jest ten żywiciel, w którym dochodzi do tego płciowego rozmnażania, zapłodnienia. No i teraz, kurde, czy mi to zaliczą? Przecież to jest definicja, ale jednocześnie podali to w zadaniu. Więc napisz, tak, że to jest to taki, w którym rozmnaża się płciowo i zobacz, czy w zadaniu coś napisali, bo tam dochodzi do zapłodnienia, bo tam powstają jaja czy coś, tak? Bo żywiciel ostateczny z kałem wydala jaja pasożyta. Na przykład, to dopisz to jako przykład zadania, tak jakbyś chciała pokazać, o po tym, co tu napisali, ja wiem, jaka jest odpowiedź. A wyjaśnij, opiera się na ciągu przyczynowo-skutkowym, czyli zawsze szukacie, co jest nadrzędnym z przyczyną, tak? Wyjaśnij, w jaki sposób zastosowanie inhibitora u roślin wpływa na brak pobierania wody przez korzenie. Przyczyna, zastosowanie inhibitora. Skutek, brak pobierania wody. A ty masz teraz ten mechanizm tutaj przedstawić, czyli to takie rozpisanie się, jak to zachodzi, tak? Że inhibitor to brak tam transportu, to brak oddychania, to brak jonów, to brak różnicy stężeń, to brak osmozy. Brak osmozy to brak napływu wody, nie ma tego nadciśnienia i nie ma parcia. Albo nie ma pobierania wody, bo nie ma gradientu jonów. Wiecie, każde wyjaśnienie jest inne. Każde wyjaśnienie ma swój ciąg przyczynowo-skutkowy. Nie ma tak. Znaczy, mogą być niekoniecznie ciągi przyczynowo-skutkowe, ale mogą być na przykład zależności, nie tak, wiem, czasowe, takie najbardziej prymitywne wyjaśnienie, to mechanizmem tak. Jest w zasadzie przeskoczenie od przyczyny do skutku. Bo zobaczcie, przyczyna ma swój skutek lokalny, mały. Ten skutek staje się przyczyną dla drugiego skutku. Ten skutek przyczyną dla trzeciego, a ten do... I to macie wyjaśnić, jak zastosowanie czegoś wpłynie na coś. I wy macie znaleźć ten ciąg. A skrajnie, że tak powiem, takie najuboższe wyjaśnienie to jest przyczyna i od razu ten ostateczny skutek, gdzie tego mechanizmu praktycznie nie ma, ale nie wiem, czy aż tak prymitywne. No czasami są, ale... Sporadycznie się zdarzą, tak. Ale zazwyczaj trzeba po tych schodkach troszeczkę tu dobudować tego mechanizmu, jak co zachodzi. I nie ma tak, jak ja mam to ładnie napisać, albo jak długo mam pisać. Nie ma. Masz napisać pełen ciąg, czy łopatologicznie krótko, czy dość kwieciście, ale my doszukujemy się tych zależności. Czy
Jest, że inhibitor blokuje oddychanie. Ok, co daje zablokowanie oddychania? Brak produkcji ATP. Super. Co daje brak ATP? Brak transportu jonów. Super. Co daje ten brak transportu jonów? Że jest brak różnicy stężeń i brak pobierania wody. I tych, nie pobierania, woda nie napływa. Tak, woda nie napływa. Więc takich elementów szukamy w wyjaśni. A nie, że my otwieramy klucz i tam jest napisane cztery zdania, które my mamy przypasuj do odpowiedzi ucznia. A jak ci albo bardziej pasuje, to daj punkt, albo mniej pasuje, to nie daj punktu. To tak nie działa. DJ Krebs, nie ma teraz rozmnażania w tym roku, znaczy rozwoju prostego i złożonego. Natomiast rozwój prosty jest wtedy, gdzie nie ma larwy, a rozwój złożony, gdy larwa występuje. Koniec. Tak jest. Immunofagocytoza. Dlaczego przeciwciała pobudzają immunofagocytozę? Chryste Panie Nazareński. No jeżeli do bakterii przyłączą się przeciwciała i przeciwciało wiąże dwie bakterie i te dwie bakterie są wiązane jeszcze przez inne przeciwciała, które związały kolejne bakterie, to ci się robi taki glut, tak? Który jest bardzo, w cudzysłowie, dobrze widoczny na zasadzie chemicznej dla komórek żernych. Dziękuję, pozamiatane. Albo masz na przykład właśnie bakterie i jej antygeny i przeciwciało przyklei ci się tutaj, to pamiętajcie, że przeciwciało nie wygląda jak Y, ale tak to się rysuje i tutaj ma te dwa obszary zmienne, które zawsze pasują do tego samego rodzaju antygenu. Oczywiście możemy tworzyć przeciwciała w dwóch różnych obszarach wiążąc, ale to nie ten. Ale tu jest tak zwany obszar stały, charakterystyczny dla klasy przeciwciał. I zobacz, jak przykleisz się do antygenu, to ten obszar... Ja nie. To ten obszar dynda. I teraz taki fagocyt może to zobaczyć i to dyndające coś mówi, ej, zeżryj to. I wspomagać tę fagocytozę. Wtedy przyjdzie Pac-Man i to zeżre, tak? I są najróżniejsze mechanizmy działania. Znaczy, wyobraź sobie, że dołączenie takiego przeciwciała do patogenu znakuje ten patogen. I tyle. Julia pisze, czy w centrum reakcji fotosystemu jest tylko chlorofil, czy również pierwotny akceptor elektronów, tak jak jest w nowej erze. Znaczy na pewno jest chlorofil, którego wybijany jest elektron, natomiast pamiętajcie, że ten elektron musi mieć tuż obok akceptor. Tak, on musi od razu walnąć, bo jeżeli on w cudzysłowie wyskoczy i poleci gdzieś, to tak jakbyście kopnęli piłkę. To nie jest tak, że ten elektron przeskakuje jakąś tam przestrzeń, To by była jakaś iskra albo coś. Tak. One muszą się stykać, więc naprawdę dobrze to narysowali, że ten pierwotny akceptor, on dotyka tego centrum. Nie wiem, czy bym nazwał, że jest w centrum, ale na pewno jest z nim fizycznie związany, bo ten elektron musi być fizycznie przekazany z białka na białko. Inaczej elektrony by skakały, by przenośniki elektronów by nie były potrzebne w komórce. I traciłyby energię, gdyby skakały i tyle. Prawda? Jest. Jak w jednym zdaniu określić rolę limfocytów TH? Generałowie nie umieją się bić, ale mogą aktywować wszystkie pozostałe komórki zmuszające TH? Do TH, helpersy, tak. Do proliferacji, czyli taki generał wchodzi do koszarów i mówi żołnierze, teraz się rozmnażajcie, a potem jak się rozmnożą, generał mówi żołnierze, teraz walczcie, po prostu. A sam generał nie umie nawet długopisu utrzymać, żeby się nim oko komuś wykuć. TH generalnie nie są tymi niszczącymi komórkami. TH też można porównać do takiego zwiadu terenowego, tak? I pamiętajcie, że limfocyty T muszą mieć zaprezentowany antygen. One same nawet go nie znajdą. Nie znajdą go, także muszą mieć zaprezentowany przez jakąś komórkę. Najczęściej będzie to... Wysunęłam się z kadru. Dobrze. Najczęściej będzie to APC, czyli monocyt albo jakiś makrofag. Mhm. APC, komórka prezentująca antygen. Tak. Krótkie rady co do odpowiedzi czasownika. Jak to jest, że mówimy, że jeśli u rośliny dojdzie do samozapłodnienia, to powstaną klony, ale przecież zarówno komórki macierzyste mikrospor, jak i makrospor najpierw dzieli się mejotycznie. Mordeczki, ale samo zapłodnienie to już jest dawno po makrosporach i mikrosporach. Tak. Patrz, masz roślinkę, masz zarodnie. Tu jest mejoza. Upada ci zarodnik. Super,
po mejozie, ale z tego zarodnika wyrasta ci gametofit, który jest haploidalny i samo zapłodnienie polega, że gameta tego gametofitu zapładnia gametę tego gametofitu, czyli generalnie wszystkie gamety powstają w mitozie, czyli nie ma tu źródła rekombinacji, stąd będzie takie samo. Tu jest tylko rekombinacja. Ale to już dawno i nieprawda, to inny organizm. Dlatego tak mówimy. A co z tymi czasownikami? No króciutko, ale to mówiliśmy już, na czym to polega. Także też ten czat się tak jakby odświeża. Jakiej pienności są rośliny nasienne, które mają kwiaty obopłciowe? To zależy. Znaczy generalnie kwiaty obopłciowe, jak są na roślinie, to nie mówimy o pienności rośliny. Słuchajcie, i właśnie tu się pojawia, dotknęłaś, nie powinienem mówić patykiem czego i zaczęło śmierdzieć. No dobra, włożyła kij w mrowisko. O, dziękuję Aniu, jak zawsze. Dzięki Punkt. Tobie wybrnę z niezręcznej sytuacji. I nie będziesz mówił brzydkich wyrazów. Tak. Masz roślinkę, która ma jedne kwiaty żeńskie, a inne kwiaty męskie. Taka roślina ma kwiaty jednopłciowe, szyszki żeńskie, bądź tak, kwiaty ukryt nasiennych, ale są na jednym osobniku. Taka roślina jest jednopienna. Na jednym pniu masz wszystko. Ale kwiaty są rozdzielnopłciowe, bo jedne są męskie, inne żeńskie. To jest klasyka jednopienna. Jakiś ogórek, czy jakiś, jak to tam w tym zadaniu zrobiłaś, arbus, że ma i tyle kwiatów na osobniku, żeńskich, tyle męskich. Tak. Arbus jest rośliną jednopienną, bo ma kwiaty męskie, sosna, kwiaty żeńskie. Szyszki męskie, sosna. Żeńskie. Drugi przykład. Urtyka diogica, która była 2 lata temu na pokrzywa, Matundzie. Tak jest. Słuchajcie. A, powiedziałam po łacinie, przepraszam. Mamy tutaj drugi przykład, kiedy znowu na jednej roślinie mamy kwiaty obopłciowe. Na razie przemilczmy. I mamy trzeci przykład, gdzie na jednych osobnikach są żeńskie, a na innych osobnikach, jakiś Y mi wyszedł, są męskie. Taka roślina, gdzie kwiaty żeńskie i męskie są oddzielnie na dwóch różnych osobnikach, jest dwupienna. Bo dwa pnie. I kwiaty są rozdzielnopłciowe, prawda? I teraz miłożąb japoński. Na przykład. Mordeczki, i teraz uwaga, często ja się tu bardzo czepiam, chociaż to będzie pewnie zaliczane, ale piszecie tak, że kwiaty męskie i żeńskie są na różnych osobnikach. A ja ci teraz narysuję, patrz, masz kwiat męski i żeński, masz kwiat męski i żeński. Twoja definicja spełnia to. Kwiaty męskie i żeńskie są na różnych osobnikach. No nie, ja myślałam, że tak, no ale piszesz mi, że tak też może być. Kwiaty męskie są na jednych osobnikach, a żeńskie na innych. Bo pisząc kwiaty męskie i żeńskie na różnych, wpadasz w taką pułapkę. To co teraz z tym mam począć? Otóż profesjonalna anglojęzyczna literatura, bo aż to sprawdzałem w tym roku, bo to mówi, że to nie jest ani jednopienne, ani dwupienne, tylko po prostu to są roślina obupłciowa. Kropka i nie wnikajcie w to dalej. Ale z kolei definicje takie naturalne nasze mówią, że jeśli elementy tak męskie i żeńskie znajdują się na jednym osobniku, to mamy nazwać taki organizm jak? Jednopiennym. Więc de facto wcale bym się nie zdziwił, jakby to nazwali jednopienne, ale o kwiatach obupłciowych. Ale to jest śliskie botaniczne. Zresztą jak cała botanika jest dziwna i śliska. Dlatego nie spotkałem się z czymś takim na maturze, tylko jak do tej pory chyba trzymali się tak, konkretnie tak, tych schematów, tak. Żeby tego, nie wstąpić tak. W kupę, bo by śmierdziało bardzo, bo by musieli zaliczać i tak, a jakby ktoś znalazł profesjonalną literaturę, to odwrotnie. Więc obawiam się, albo mam nadzieję, że nie będą brnęli w takim kierunku. A jak zabrną, to nie powiem wam, co napisać. Nie mam pojęcia. Dobra. Teraz jakieś tutaj życie towarzyskie widzę. Mateo pisze, że chłopaka ma. Gratulujemy. Dobra. Czy jakie hormony, jakie hormony niesteroidowe wnikają do cytoplazmy? Malwina. Niesteroidowe, masz wiedzieć, że nie wnikają do cytoplazmy, a steroidowe wnikają.
Takim klasycznym przykładem, który wnika, jest... Hormony tarczycy. Tak, tak, hormony tarczycy. Tyroksyna, hormon metaboliczny, który w zasadzie wszystkie komórki mają receptor. Też. Tak, mogą wnikać, pomimo że są pochodnymi aminokwasu, czyli książka mówi pochodna aminokwasu o charakterze tym takim. Na przykład adrenalina. No, a adrenalina już nie wnika, ma receptor, tak, czyli w łonie. Tu już jest, ale obawiam znaczy, się. To jest taki wyjątek. Generalnie zapamiętajcie, proszę, że hormony steroidowe wnikają, a niesteroidowe nie wnikają. Nie będą was pytać o wyjątki, miśki, no. Tak samo, tu chloricukier widzę troszeczkę bardziej ogarnia biochemię. Na zasadzie aminacji, deaminacji, transaminacji, co się przyłącza do jakich aminokwasów albo ketokwasów, wytwarzając jakie pochodne. Myślę, chloricukier, że tutaj już można zahaczyć o enzymy wątrobowe, transaminazy alaninową i... nie galopuj. Tak, tak, biochemia tak. Biochemia jest śliska. Dokładnie. Proszę Państwa, Wiktoria Oleksy, którego prawa Mendla nie spełnia dziedziczenie mitochondrialne? O matko i córko. Wiktorio, aby było dziedziczenie zgodne z prawem Mendla, z prawami Mendla, to organizm musi być diploidalny, czyli mieć dwie kopie każdego allelu, przynajmniej, znaczy nie, generalnie dwie. Tak. Natomiast mitochondrium ma jedną cząsteczkę DNA, jeden chromosom. Haploidalny jak bakteria. W związku z tym dokładnie jest to organizm, który ma po jednym allelu każdego genu. Tam gdzieś się pojawiało, czy wczoraj, czy nawet dzisiaj pytanie odnośnie tego ojca, czemu nie daje tych mitochondriów. I czemu to ojciec jest taki zły, że nie daje nam cech, tylko mamusia tak o nas dba? Otóż zniszczę wam troszeczkę życie i światopogląd. Otóż tatuś, tak, z plemnika mitochondria wchodzą do ocytu. I ojciec bardzo chce dać cechy, tylko to matka... Enzymy mamusi zjadają mitochondria. Matka je wykrywa jako obce i je niszczy brutalnie, więc to matka zaborczo dba o to, żeby to jej mitochondria były, a nie, że tatuś jest tym złym i nie chce dać nam swoich mitochondriów. Proszę Państwa, uwaga, w podręcznikach jest opisane jako zapłodnienie u człowieka, zapłodnienie u jeżowców. Tam faktycznie mitochondria nie wchodzą do cytoplazmy. U ssaków, w tym u człowieka, tak? Mitochondria wchodzą, tak jak pan Michał powiedział, i są trawione przez enzymy oocytu i zostają tylko mitochondria matczyne. Ale efekt ten sam. Tylko materiał genetyczny, genom mitochondrialny po mamusi. Dobra. Tutaj Black Team pisze, czy można zamiennie stosować pojęcia duże zwierzęta mają mały stosunek powierzchni do objętości, przez co łatwiej utrzymać im ciepło. Natomiast duże zwierzęta mają duży stosunek objętości. Nie, mały. Ale objętości do powierzchni. Matematyk się znalazł. Nie odwracaj ułamków. Zawsze się mówi powierzchnia do objętości, a nie na odwrót, objętość do powierzchni. Nie wiem, jak powierzchnia rośnie do kwadratu, objętość do sześcianu i zawsze objętość, tak, będzie rosła w cudzysłowie szybciej, tak, niż powierzchnia. Tylko on mówi, czy można napisać, że stosunek objętości do pola. Nie można. Nie wiem, jakby do tego podeszli, jakby... Nie można. Jakby tak to napisać. Jest ten stosunek powierzchni do objętości. To jest biologia, nie matematyka. Kto jest dobry z matmy i z chemii, to sobie będzie zerował ładnie pytania z biologii, bo będzie odpowiadał jakimiś dziwnymi reakcjami, a u nas jest łopatologicznie. Tak, Martyna, można powiedzieć, że ta drugorzędowa struktura składa się jedynie z... Czyli ja bym tutaj dodał właśnie, że wyraźnie w odpowiedzi zaznaczył, że nie ma tej przestrzennego ułożenia alfa helis i beta kartek, tylko wyraźnie, że jest to jeden polipeptyd, który ma strukturę alfa helisy, beta harmoniki, ale nie jest przestrzennie ułożony, tak? Nie ma tej struktury przestrzennej. To, ale to powinno przejść bez problemu. Tak, wiem, Monika, że w kluczu jakiejś matury było uznawane, bo tak jest w podręcznikach, no i to że te mitochondria nie wchodzą. W tym kluczu było uznawane i że wchodzą i są trawione i to było na pierwszym miejscu, ale także było uznawane, że... Chodziło tylko o uzasadnienie odpowiednie.
Natomiast prawdopodobnie już nie będą uznawać, że mitochondria nie wchodzą, że wchodzi tylko główka plemnika. Nie ma takiej opcji. Poza tym główka plemnika, słuchajcie, to jest jądro komórkowe, materiał genetyczny otoczony cytoplazmą i błoną komórkową. Tam wchodzi de facto jądro komórkowe. Ja tylko szybciutko narysuję wam, tak? Jak macie plemnik, to co rysuję, to jest błona komórkowa. I tu dalej idzie widź, tak? To tu jest jądro komórkowe, a tu spiralnie ułożone mitochondria. Tak? I teraz, jeżeli następuje fuzja błon, co zrobiłeś ze szmatką? Plemnika i błony oocytu, to robi się nam coś takiego. Tu jest oocyt, tak? I teraz do oocytu wchodzi to i wchodzą mitochondria, tak? Czyli jakby komórka się otwiera i przepływa do oocytu. Zawartość plemnika przepływa. Nawet wiernie to narysowałaś. Dziękuję ci bardzo. Wyjaśnijcie proszę, dlaczego wraz ze wzrostem temperatury wody wzrasta częstotliwość podskoków żaby z gatunku Thelmatobius cculesus pod wodą. A czy tam była jakaś jeszcze treść? Na pewno wraz ze wzrostem temperatury wody spada rozpuszczalność gazów, więc na pewno taka żaba pod wodą zaczyna się bardziej dusić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na pewno wraz ze wzrostem temperatury rośnie metabolizm takiej zmiennociepnej żaby, więc na pewno będzie się bardziej wierciła. Natomiast czemu ona pod wodą skacze częściej, czy szuka większej ilości tlenu, czy po prostu jest bardziej aktywna ze względu na metabolizm? Trudno mi jest wyjaśnić teraz. Może parzy ją w pięty gorąca woda. Bez treści nie odpowiemy ci na takie pytanie. Tak. Pamiętajcie, że zadania zawsze mają treść i nie ma tak, że nagle masz zadanie typu wyjaśnij jak coś skądś gdzieś. Tylko zazwyczaj jest jakieś wprowadzenie do tego, które nakierowuje, które opisuje w jakich warunkach żyje, co tam się dzieje. Tak jak w neuronie było w tym roku o tych rybkach bez erytrocytów. Tam bardzo dużo było opisane, tak? Co się tam dzieje, dlaczego, jak. Więc to... Julia Palikowska, czy przy etapach oddychania komórkowego do substratów i produktów trzeba podawać ATP i NAD? Oczywiście. Czy jest jakieś uzasadnienie, dlaczego jeden plemnik rozpuszcza ścianę komórkowej? Och Boże, już od razu zero. Lel, przecież komórki zwierzęce nie mają ściany. Poza tym nie ma możliwości rozpuszczania, nawet błony. Błony, napiszecie błonę, zero. Przecież jakby plemnik rozpuszczał błonę oocytu, to nic by nie zostało. To oocyt by się rozlał jak pęknięte jajo i tyle osłony, by było zapłonienie. Osłonkę przejrzystą, warstwy ochronne. Osłonki oocytu, bo tam jest tak. Osłonka przejrzysta i wieniec promienisty, więc razem można powiedzieć, że do osłonki oocytu. Tak. Natomiast przepraszam, że ja ci tak wchodzę w słowo, ale to, co przed chwilą narysowałam, następuje fuzja błon robaczki, nie to, że plemnik przebija, tak? No wyobraźcie sobie, że bierzecie szpilkę i przebijacie balon. Tak, macie balon, no nie macie balonu. Czyli mamy fuzję błon, tak? Dwa pęcherzyki, bach, jeden pęcherzyk. Wiem, że dopuszczane jest na maturze pisanie właśnie rozpuszczanie, chociaż rozpuszczanie to jest dla mnie proces fizyczny, kiedy substancja rozpuszcza się w drugiej, a skoro akrosom ma enzymy, to na Boga enzymy trawią, a nie rozpuszczają. Rozpuszcza to się cukier w wodzie i tam ani nie ma reakcji chemicznej. Iloczyn rozpuszczalności na pewno znacie, bo za 7 dni będziecie się pewnie z tego jakoś tam spowiadać na arkuszu, więc ja bym nie uznawał słowa rozpuszczają osłony, tylko trawią, tak. Bo tam są enzymy. Niszczą osłony, proszę bardzo. Osłonki lepiej. Kuba, po czym rozpoznać, że w zadaniu chodzi o geny sprzężone? Albo ci napiszą, że leżą na tym samym chromosomie, albo ci napiszą, że są sprzężone, albo ci napiszą, że dziedziczą się zależnie, albo zgodnie z prawem Morgana, a nie Mendla. To nic innego mi do głowy nie przychodzi, jak inaczej można nakierować, że są sprzężone. Często piszecie, czy można za kreską ułamkową. No generalnie trzeba sprzężone kreską ułamkową. Ja bym dopuszczał też taką kreskę ułamkową. Tak, oczywiście. Natomiast słuchajcie, w UK, bo trochę uczyłem w A-levelsach, to w ogóle poszli jeszcze bardziej, że na przykład heterozygota podwójna, tak, to są geny niesprzężone,
A tak, to są geny sprzężone. Czaisz? Czyli w ogóle opuszczają tę kreskę ułamkową. Aha. Że to są dwie takie same, to, także tamte już w ogóle poszli na skróty totalnie. My się jednak trzymamy absolutnie kreski ułamkowej. To nie jest ułamek, tylko zapis sprzężenia. Ale oczywiście wiadomo, wszyscy mówimy, jeszcze że to tylko ułamek. Napiszę jedno. Tak, jeżeli... Nie ścieraj. Ojej. Po to jest ten zapis. Tak? No, no tak, to dziwne. Nie, bo wtedy to mi mówi, że A leży na jednym chromosomie, a B leży na drugim chromosomie. To są niesprzężone. To są niesprzężone. Okay. A przy sprzężeniu widzę, że te leżą na jednym chromosomie, a te leżą na drugim. I tyle w temacie. Już zacytuję kolegę. Szmatka, poproszę. Woda, zamarzanie, co to daje dla ryb? Co? Krótkie omówienie cech wody. Znaczy, jak jezioro ci zamarza od góry, pamiętaj, że lód jest świetnym izolatorem, więc spodnia część jeziora już nie bardzo chce zamarznąć i ryby mogą przeżyć. Jedyne, co mi przychodzi... Lód izoluje głębsze warstwy wody od zimnego powietrza. Dodatkowo woda o temperaturze 4 stopni ma największą gęstość, w związku z tym gromadzi się na dnie zbiornika. W związku z tym mamy tutaj 4 stopnie, tu coraz chłodniejszą wodę aż do zera, tak? Bo lód to jest 0 stopni. A dodatkowo jeszcze lód izoluje, a tu masz minus 20 stopni. Czy to jest jasne? Tak. Tak samo tak. Wiglo możesz mieć ciepło, bo lód izoluje od zewnętrznego. Zimnego tak. powietrza. Strona wyjściowa i wyjściowa Goldiego, jak to wygląda? Strona wyjściowa CIS przyjmuje pęcherzyki, czyli one tam się przyłączają, a druga strona wysyła. Tam nie ma innej filozofii. Czy trzeba znać mechanizm wentylacji płuc płaza? Nie. Wątpię, bez schematu wątpię, czy trzeba tak z głowy. Pamiętaj, że mechanizmem, który wentyluje płuca płaza, bo one nie mają klatki piersiowej, jest dno jamy gębowo-gardzielowej. Tutaj tak? Wpycha. Otwiera gębę, wietrzy gębę, zamyka, podnosi dno jamy gębowej, wpycha powietrze do płuc. I to jest chyba jedyne płuca, które nie... Bo tak. Nie wciągają, tak. Tylko wpychają. Dokładnie. U gadów, u ssaków mamy zasysanie pod ciśnieniem, u ptaków mamy przepychanie workami, a u płazów mamy wpychanie powietrza nad ciśnieniem jamy gębowej. Ale gębowo-gardzielowej. No, no chciałam tak się popisać, że mnie. A co książka, to piszą jak tam chcą. Co jeszcze? Kornelia, nie musisz tego rozumieć. Immunofagocytozę. Ale to już mówiliśmy. Tak, ale to chyba wkleiła po raz kolejny. Tu jakieś chlor i cukier. Pytanie, jaka jest różnica pomiędzy karbhemoglobiną? A karboksy? A karbaminohemoglobiną. Ale napisałaś mi dokładnie... To samo. Szczerze? Kurczę, prowadzę seminarium z krwi, omawiam wszystkie rodzaje hemoglobin, talasemii, wszystkiego. I pierwszy raz widzę takie coś. Chlor i cukier, poproszę bardzo na kontakt.ofcourse.pl. Źródło, skąd ty znalazłeś... karbhemoglobinę. Generalnie karbaminohemoglobina jest wiązaniem czysto chemicznym do końca aminowego dwutlenku węgla i ewentualnie... Hemoglobiny, tak. Łańcucha polipeptydowego hemoglobiny wiąże się dwutlenek węgla. Ale, nie w chemię. Tak, ale... Karb? Chyba, że karboksy hemoglobina z czadem. Nie, ale tu wyraźnie napisał karb i też CO2. Jak działa sprzężenie zwrotne dodatnie w cyklu miesiączkowym? Sprzężenie zwrotne dodatnie to jest sprzężenie polegające na tym, że rosnąca przyczyna, tak, pobudza skutek. Który znowu pobudza przyczynę. I takie w koło Macieju.
I teraz, jeżeli w cyklu miesiączkowym, w okolicy owulacyjnej, około owulacyjnej, mamy wysokie stężenie estrogenu, to to wysokie stężenie estrogenu pobudza wydzielanie LH. To wysokie stężenie, bo tu działa hamująco, ale wysokie stężenie estrogenu działa pobudzająco. A im więcej LH i FSH, tak naprawdę FSH, tym powinno być więcej estrogenu, tym więcej FSH, tym więcej estrogenu, tym więcej. To jest to sprzężenie dodatnie. Dlaczego zatem to nie działa w nieskończoność, że dziewczynie płynie uszami estrogen? Dlatego, że przychodzi największy hamujący progesteron, który hamuje wszystko. Dlatego całą przysadkę zwrotnie przerywa zabawę sprzężenia dodatniego. Natomiast sprzężenie dodatnie jest po to, żeby był pik LH. Bez piku jest LH nie ma owulacji. Tak. Co z tego, że dojrzeje oocyt w pęcherzyku grafa, kiedy nie będzie piku LH, który otworzy ten pęcherzyk tak. grafa? Dlatego przyroda postawiła na bardzo dziwny mechanizm nie autoregulacji, tylko autozagłady, czyli reakcji łańcuchowej. Im więcej, tym więcej, tym więcej, tym więcej. I żeby wybić w sekundę bardzo mocno LH owulacyjny. Dlatego sprzęgła to dodatnio z wysokim stężeniem. Ale wiedziała, że ma w zanadrzu mechanizm, który przerwie to, bo za chwilę pojawi się estrogen ze sprzężeniem ujemnym. Progesteron. Progesteron z ujemnym. I przerwie przysadce wydzielanie LH. Dlatego mamy te dwa, tam trzy dni tam na osi wzrostu, spadku, kiedy mamy wzrost, sprzężenie dodatnie i spadek, sprzężenie ujemne. I tak naprawdę interesuje Was tylko wzrost estrogenu w fazie przedowulacyjnej i ten wysoki progesteron w poowulacyjnej, a spadek progesteronu to menstruacja. I chyba tyle w temacie. Mhm. Tutaj więcej chyba jakoś. I jeszcze tylko jedno, co możecie pamiętać, to taki podręcznikowy, testowy przykład długości cyklu to jest 28 dni, prawda? Tu mam 28, tu mam 1. I owulacja 14 dnia, i błagam, nie mówcie, że owulacja następuje w środku cyklu. Bo jeżeli cykl jest 21-dniowy, bo taki jest cykl, który jest fizjologicznie w cudzysłowie poprawny, to owulacja będzie tu, czyli 7 dnia. Ta druga część w każdym cyklu, każdej kobiety jest taka sama, 14 dni. Tak? A ponieważ zwykle cykle są 28-dniowe, bo tak jak cykl księżycowy, 28-dniowy, nie piszcie, że w środku cyklu, błagam, tylko na 14 dni przed następną miesiączką. Nie znam się, dla mnie to jest wszystko jedno i to samo. Ja bym pisał i tak, ale ja to dla mnie to jest wszystko jeden pies. No bo, dobrze, ja już nic nie mówię. Auksyny to raczej wzrost, nie raczej wzrost wydłużeniowy, tylko wydłużeniowy, a cytokininy to wzrost poprzez podziały komórkowe, tak? Albo, ale auksyny tylko wydłużeniowo. Tu nie sięgam, proszę wytrzymać. Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Ale ręka mi nie sięga. Dobra. Słuchajcie, powoli będziemy pewnie kończyć. Tak. Natomiast tam jeszcze zerknijmy, czy coś sensownego się nie pojawiło. Nie stresujcie się szczegółami, naprawdę. To będzie tylko 20 kilka pytań. Większość z nich dość ogólnych. Nie można pisać, że mejoza jest źródłem zmienności genetycznej. Masz napisać, że jest źródłem zmienności rekombinacyjnej. Jeżeli mejoza zachodzi prawidłowo, że tak sobie przypomnę, tak? To, co Wam przed chwilą rysowałam. Tak. Ja bym się bał pisać zmienność genetyczna, bo mogą się zapytać, ale jaka mutacyjna czy rekombinacyjna? Ja bym na maturze, tam gdzie jest mejoza, zawsze jak krowie na rowie pisał zmienność rekombinacyjna, po prostu. Proszę Państwa, dlaczego zaznaczamy na schematach mejozę jako literę R? Rekombinacja, redukcja, koniec. Mhm. I o niczym innym proszę więcej nie pisać. Jeżeli napiszecie, że mejoza jest źródłem zmienności genetycznej, to jest to niejasna odpowiedź, nieprecyzyjna. Ej, DJ Krebs,
Co to za jakieś głupoty tu piszesz? Auksyny stymulacją podziały w merystemach wierzchołkowych. Resuscytacji NAD+, regeneracji NAD+. Jejku, czasami jest strach pisać jakichś takich waszych tych... Suchar będzie, pani Ania przygotowała na kartce, Mateo, już za chwilę. Tak, już wczoraj wymyśliłam suchar codzienny na dzisiaj. Tak. Czy białka przeznaczone na eksport powstają w rybosomach, czy dopiero w aparacie Gold? Gold nie ma rybosomów, powstają na siateczce i trafiają do Goldziego. Dobra, słuchajcie. Czy w przemianach pokoleń zawsze występuje dymorfizm płciowy? A, to jest w ogóle, gdzie Rzym, a gdzie Krym? Przemiana pokoleń jest wtedy, kiedy jedno pokolenie rozmnaża się płciowo, a drugie rozmnaża się bezpłciowo. Koniec, kropka. I nie musi być tam przemiany faz jądrowych. Ale poczekaj, fazy jądrowe to jest jeszcze inna bajka. Natomiast inna bajka. Natomiast dymorfizm płciowy ma miejsce tylko i wyłącznie u zwierząt, jest wynikiem doboru płciowego i polega na tym, że samiec na pierwszy rzut oka różni się od samicy. Co to ma wspólnego z przemianą pokoleń? Nic. Kaczki. Tam nie ma przemiany pokoleń, a jest dymorfizm. Jest jedna kaczka. I kaczka ta nie jest ani sporofitem, ani gametofitem. Nie dotyczy to dwóch pokoleń płciowego i bezpłciowego, tylko osobników pokolenia płciowego. Bo tam nie ma w ogóle pokolenia bezpłciowego. Dymorfizm tak? Płciowy, a nie bezpłciowo-płciowy przy przemianie pokoleń. Jezu, kombinujesz już jak koń pod górę. No, już tak. Dobra. Natomiast Matylda, regeneracja NAD+, to jest zadanie dla, w cudzysłowie, drugiego etapu oddychania beztlenowego, kiedy następuje redukcja pirogronianu i ten pirogronian jest redukowany przez NADH, które powstało w glikolizie, po to, żeby odzyskać NAD, które wraca do glikolizy. Koniec, kropka. Czy jąderko ma główną funkcję syntezy? Tak, podjednostek RRNA i podjednostek rybosomalny. No nie możesz mówić syntezy podjednostek, litość. Syntezy RRNA. Tak. Tworzenia podjednostek. Mhm. Składania podjednostek. Tak. Dobra, jeszcze. Moi kochani, bo już półtorej godziny siedzimy. A my chcemy już do domu. Nie, no ja nie to chcemy. Mówisz, ale mam wrażenie, że tylko... że tylko, kochani, się nakręcacie i stresujecie tym wszystkim coraz bardziej. Natomiast wyszukujecie jakieś... Julka S. Cytokiny czy cytokininy są wykreślone? Hormony roślinne? Tylko auksyny i etylen. Etylen i auksyny zostały, tak? Ale nie mylmy cytokin i cytokinin. To są dwie różne tak, cytokininy roślinne, cytokiny... zwierzęce, tak, układ odpornościowy. Odpornościowy. Dobra. Okej, okay. Kochani, myślę, że tak, no, moi drodzy, no, nie nakręcajcie się, jest dobrze, dużo już umiecie, to co umiecie, to już nikt wam nie odbierze, a to czego nie umiecie, to jeszcze jest dzień, żeby ewentualnie się douczyć. Natomiast, no, nie pytajcie o takie rzeczy, jak w jaki sposób powstaje ATP na łańcuchu, bo to jest cały temat oddychania komórkowego. Jest to też chyba na jakichś filmach omówione poza z metabolizmu. Poza tym on nie powstaje na łańcuchu ATP. No on powstaje... I tu wchodzimy w kolejne, wyższość Świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą, gdzie jedne podręczniki mówią, że jest łańcuch transportu elektronów i syntaza, ale łańcuch oddechowy może zawierać syntazę jako piąty kompleks łańcucha. Inni twierdzą, że to nie jest piąty kompleks. I zaraz zaczniecie pytać, o co w tym chodzi. O nic, będzie podpisane na maturze. Nikt przecież nie będzie wam kazał uprawiać filozofii tak jak na studiach. Na pewno sernik z kaszy jaglanej na tysiąc sposobów. Na pewno podwójny podbródek, a poczwórny to już jest poczwórny magazyn. Ale co? Magazyn skrobid albo glikogenu, tak, na pewno. Szczególnie, podbródek, że skrobid... poczwórny to tylko co najwyżej tłuszczu. Ale skrobi, dobrze. Pokaż suchar, pokaż. Nie, nie pokażę sucharu, bo pani Ania go wymyśliła, więc sobie go powie. Nie, ludzie, go ludzie, tak, skasujemy te czaty jak najszybciej, bo i te filmy, bo widzę, że jest duży chaos i duże różnego rodzaju. Robaczki, kończąc już, bo pan Michał już też sam się nakręca, trzymamy za was kciuki. Tak, bardzo mocno. Tak, bardzo mocno. Pamiętajcie, że matura to jest taki pierwszy ważny egzamin.
Idziecie tam z nastawieniem, albo oni was, albo wy ich, tak? Obyście wy ich. Tak. I nie przekombinujcie, błagam was, nie takie odpowiedzi. Pytają jak cię jak idiota, odpowiadasz jak idiota, nie szukaj drugiego dna. I nie interpretuj, jak pytają cię, uwielbiam zadania typu, powiedz jak ten hormon wpływa na metabolizm. Ten hormon powoduje wzrost oddychania komórkowego. No ludzie, why? Pytają cię o metabolizm, nie zmieniaj słów. Jak krowie na rowie, jak pytają cię o średnią zawartość skrobi w tym, pisz średnia zawartość skrobi w tym, a nie materiałów zapasowych, czegoś, bo to już zaczynasz interpretować, a materiałem zapasowym może być tłuszcz. Ja chciałam tutaj obrazowego porównania użyć, którego zawsze używam, kiedy mówię do moich uczniów albo kursantów. Proszę Państwa, bawimy się tymi klockami, które Wam dali w zadaniu. Dali Wam określone klocki, a z klocków macie zbudować domek, tak? Taki domek, jak budowaliście w przedszkolu albo rysowaliście. Czekaj, w przedszkolu. Film z embriologii. Oj, to źle kliknęłam, ale jak ja to zrobiłam, nie mam pojęcia. Domek, tu ma dwa okna, tu ma drzwi, tu ma spadzisty dach i komin. Taki domek macie zbudować z tych klocków, które wam dali. Jak pan Michał mówi, jak wpływa na metabolizm, to piszesz, jak wpływa na metabolizm. Dali ci klocek, użyj go do wstawienia do komina, tak? A nie kombinuj, że ten komin będzie teraz z blachy, a nie z klocka. A okna będą okrągłe, a dach może płaski i jeszcze taras na dachu. Nie! Nie zmieniaj! Nie zmieniaj. Buduj gwiazdy śmierci potem z tych klocków. Dokładnie. Nie buduj gwiazdy śmierci. Buduj domy. Deskorolkę co najwyżej. Dwa kółka, cztery kółka i decha i koniec, i to jest odpowiedź, a nie tak lubicie przekombinować, jak domek, to się czyta, to jest domek, po prostu masakra. Domek. Ale przyszedł czas na suchar wieczoru. Suchar codzienny. Pani Ania aż trzy wczoraj wymyśliła, ale... Nie wymyśliłam, tylko przypomniałam sobie, to raczej były takie wspomnienia kombatanckie, gdy byłam w waszym wieku, czyli suchar będzie miał długą brodę. Proszę Państwa, biologiczny suchar. Wleciał ptaszek do gniazdka i prąd go kopnął. I tym optymistycznym akcentem dziękujemy Wam serdecznie. Naprawdę trzymamy za Was kciuki. Odpowiadając na liczne jeszcze pytania, czy zrobimy po maturze omówienie matury? Bijemy się z myślami, tak bym powiedziała. Bo nie lubię omawiać czegoś przed kluczem wielkich specjalistów, którzy mają swoją wizję na odpowiedź. Nie chcemy was wpuszczać w maliny też, tak, i stresować. Ale z drugiej strony wiemy, że się stresujecie, czy to, co napisaliście dobrze. Na razie pokopiemy się z własnymi myślami i jak... Myślę, że możemy zrobić nie tyle omówienie matury, co możemy podzielić się z wami naszymi przemyśleniami, jak my rozumiemy treści zadań, nie podając odpowiedzi. Bo my też będziemy ten klucz rozwiązywać. Tak, będziemy w piątek rozwiązywać, żeby pani Ania jako przewodnicząca zespołu też mogła na komisji przed sprawdzaniem wypowiedzieć się, jakie ewentualnie mogą być odpowiedzi. I tak naprawdę sprawdzić mój arkusz, który ja rozwiązałam z kluczem. I wcale, słuchajcie, ja nigdy w życiu, tak, mając 30 lat doświadczenia w nauczaniu biologii, nigdy w życiu nie dostałam 100% z matury. Nigdy. W zeszłym roku rozwiązywaliśmy wspólnie arkusz. Wstyd! Oczywiście było też trochę wesoło, trochę pizzy w międzyczasie i nie 3 godziny, a 5 godzin. No ale we dwójkę... Dwóch biologów rozwiązywało jeden arkusz. Ja się w biochemii pomyliłem w ogóle, wstyd. Źle zaznaczyliśmy ten potencjał progowy, bo przecież to neuro... My to wiemy. W genetyce się pomyliłeś. Bo nie czytałem poleceń, tylko to będzie 1:1, a pytali o co innego. I uwaga, dwójka biologów, ile dostała procent? 92, brawo my. Więc nie stresujcie się, że dostaniecie 90%, bo stać was na to. 90% naprawdę jest do ugrania. Jest do ugrania, pomiędzy 80 a 90 jest do ugrania. Oczywiście jak się zrobi głupi błąd, tu straci, tam straci, nie wszystko się zrozumie dobrze, no te punkty gdzieś polecą, wiadomo. Ale ugrać setki nie bardzo jest jak, chyba że się ma olimpiadę i się ma glejt, że się ma 100, albo znaczy, się jest jakimś koksem. 100% z matury dostają ci, którzy jej nie pisali. Rzadko, sporadycznie się zdarza. Nie zdarza się. Nie?
Nie. Słyszałam, że chyba ktoś tam dostał, ale no może jakiś wyjątek. Raz w mojej komisji przed tą maturą 15, tak, zdarzyło się, ale to tylko raz. Jak, znaczy, jak już ile lat? Od piątego roku? No kilkanaście dawno lat sprawdzam matury. Tak no, się nigdy nie zdarzyło. Podsumowując, kochani, spróbujemy zrobić live'a. Sobie tę maturę wrzucimy i będziemy luźno dyskutować, o co chodziło w zadaniach. Nie będziemy tam pisać odpowiedzi na wyjaśni, trzeba było napisać tak czy siak. Bo nie wiemy. Tak, jak bardzo było dobre omówienie też pewnie zrobią na Biolog Helpie chłopaki. Tak. Bardzo rzetelne, tak, ale będziemy mogli też z czatem podyskutować ewentualnie. My wam nie powiemy, a ja napisałem taką odpowiedź, czy to by było zaliczone. Nie wiemy, nie mając tego klucza. Nie wiemy. Jesteś psem, to szczekaj, bo się nająłeś do szczekania, tak pani Ania nie, mówi. Nie, nająłeś się na psa, musisz szczekać, o, właśnie, czyli to jest egzaminator, proszę państwa. Ja mogę się kopać z kluczem, ale jak już... Nie zgadzać z kluczem. Nie zgadzać, ale jak już mi każą sprawdzać, to ja muszę sprawdzać. To każdy egzaminator w Polsce ma obowiązek sprawdzać zgodnie z kluczem. W związku z tym, jeżeli w zeszłym roku kazali mi zaliczać syntezę erytrocytów, to musiałam zaliczać syntezę erytrocytów, mimo tego, że tu po prostu taki gul mi rósł. I na, ale najlepiej się na psa, tak, musisz na pytanie specjalisty, dlaczego jest synteza erytrocytu, gdzie synteza to jest związków, a nie komórek. Bo on tak czyta w zachodniej literaturze obcojęzycznej. Natomiast panie bardzo doświadczone i kumate w obcojęzycznej, bo i pracują w IB, nie w IB, mówią, w życiu się nigdzie nie natknęliśmy, proszę mi pokazać. Ja nie jestem od pokazywania takiej literatury. Więc wiecie, to jest po prostu kopanie się... No, ze powiem ścianą, wam, no, że ze ścianą. Egzaminatorzy też muszą przetrawić klucz, kopiemy się z tym kluczem, tak? Dyskutujemy, natomiast my nie mamy wpływu na to, jak wygląda klucz. My się musimy do klucza dostosować, nie ma zmiły. Tak. W związku z tym nie będziemy odpowiadać wam na pytania, czy jest dobrze, czy niedobrze, dopóki nie znamy klucza. Zgadza i się. Nic więcej tutaj. Ktoś ułożył zadanie, jest do tego klucz, my możemy weryfikować, my możemy powiedzieć, jak to biologicznie rozumieć, co ewentualnie, o co mogliby tam w kluczu jakieś tam pomysły, ale nie jesteśmy wyroczniami, nie jesteśmy jakimiś, nie wiecie, no, wszystko wiedzącymi. Mamy swoje koniki, z których czujemy się lepiej, mamy działy, z których czujemy się gorzej i to jest normalne. Biologia jest przepotężna i współczujemy wam, że musicie śmigać z tych wszystkich działów naraz i to za 24 godziny z kawałkiem. Więc... Ale biologia jest piękna. No jest piękna, jest ciekawa, jest logiczna, jest dużo też pamięciowy, no, dużo rozumienia. Egzamin jest do napisania. Tym optymistycznym akcentem, a bo suchar już był, kurczę. A weź jeszcze drugiego jakiegoś, bo Mateo nie uśnie. Drugi suchar robiła babcia na drutach. Przejechał tramwaj i spadła. I tym optymistycznym sucharem żegnamy się, kochani, i trzymamy za was kciuki. Polubujcie nasz kanał i dzwoneczek, bo jak postanowimy dać jednak takie omówienie w okolicach piątkowo-weekendowo. Jak to się mówi tak fachowo, daj suba. Suba, to od razu was powiadomi o tym, ok? A my musimy dojrzeć do tego w piątek, jak zobaczymy i rozwiążemy arkusz, czy rzeczywiście jest co tam omawiać, czy jest to tak dziwne. Trzeci raz się już żegnamy. Tak, ale jestem gaduła i lubię gadać. Tak. Dobranoc, wciskaj guzik końca i pa, pa. Pa.